Dobry wieczór wszystkim. Z tej strony Julia Kawalec. Witam wszystkich. Okej, dobrze, już jesteście. Miałam koszmarne problemy techniczne przed chwilą i mam nadzieję, że to się nie powtórzy, oby się udało dotrwać z tym do końca. Zupełnie niezidentyfikowane przyczyny. Dajcie znać tutaj na czacie, czy wszystko w tym momencie jest w porządku, czy mnie widzicie, słyszycie. Zaraz też podłączę prezentację. Nie widzę na razie żadnych waszych komentarzy, a to nietypowe, bo zazwyczaj już coś tutaj jest, więc poczekam sekundkę na jakiś sygnał, zanim zacznę. Okej, jest. Pani Mileno, dziękuję. Widać i słychać. I pani Magda też się wita. Świetnie. Wszystko super. Okej, no to super, to bardzo mnie to cieszy. Okej, dobry wieczór Pani Joanno, bardzo się Pani cieszy, ja też się cieszę i z Pani, i ze wszystkich tutaj. Jejku, proszę Was, trzymajcie kciuki, żeby to dzisiaj poszło, bo nie wiem, co się stało, że właśnie jak podłączałam się z tym wszystkim przed chwilą, to była masakra, wszystko mi tu się rozpadało, zacinało z niewiadomych zupełnie przyczyn, to aż tak to nigdy nie było. No ale nic, mam nadzieję, że to tylko tak chwilowo, a będzie dobrze. Bardzo dużo osób też się zapisało na ten temat. Ja mam dzisiaj mnóstwo rzeczy Wam do przekazania. Naprawdę nie wiem, czy wyrobię się w te 2 godziny. Zawsze myślę, że 90 minut wychodzi 2 godziny, więc już nic nie obiecuję. Ale to wszystko inspiracją do tego, żeby właśnie tak jakoś ten swój rozwój ubogacać. Często też słyszę od Was takie komentarze, że to wspiera terapię na przykład, tak? Że taka psychoedukacja webinarowa w tym sensie się przydaje, tak, ubogaca jakoś tam Wasze procesy. To mnie bardzo cieszy. Też otrzymałam od Was sporo takich pozytywnych informacji po tym ostatnim webinarze o współuzależnieniu. Bardzo Was za to dziękuję. Możecie nie mieć świadomości, jak dużo to znaczy dla takiego internetowego twórcy, dla takiej gadającej głowy, że są tam po drugiej stronie odbiorcy, ludzie, którzy z tego korzystają. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i tak dolewa paliwa, tak, że potem chce się działać, jest energia do tego. Dlatego dzisiaj też zasilona Waszą energią mam dla Was kolejny temat, drugi webinar o współuzależnieniu z mojego 3-odcinkowego cyklu. Za tydzień będzie ostatni już z Dorotą Dudkiewicz, tak jak wspominałam. I co? I zapraszam Was, ci, którzy jeszcze nie zobaczyli tego pierwszego webinaru o współuzależnieniu, współuzależnienie, jak obniżyć nadkontrolę, nadodpowiedzialność, jest tutaj dostępny wciąż na YouTubie. Możecie też zasubskrybować mój kanał, jeżeli rośniecie od tych treści, to też możecie pomóc mnie rosnąć, żebym mogła się rozwijać i docierać do Was z nowymi treściami, do innych osób. Także możecie tu zasubskrybować, polubić fanpage na Facebooku Julia Kawalec, psychoterapia integracyjna, tam jestem najczęściej, tam wrzucam różne rzeczy dla Was. No dobrze, słuchajcie, o i jest Marita, jesteś, witaj Marito, cześć kochana. Marita z Między Parami, nasz, tutaj możecie kojarzyć nasz cykl DDA, DDD w związku, jak ktoś tego nie widział jeszcze, to też koniecznie zobaczcie u Marity na kanale. No i dobrze, cóż, żeby nie tracić czasu, o, by się wszystko udało, to zapraszam dzisiaj, o, jest ta moja prezentacja, matko. Wewnętrzne dziecko kobiet współuzależnionych, kochających za bardzo, jak je uratować? Słuchajcie, tak postanowiłam zatytułować nasze dzisiejsze spotkanie, które będzie takie bardzo kobiece, bardzo nasze, że tak powiem. Dużo takich motywów, które myślę do kobiet trafiają, do mnie trafiają i mam nadzieję, że się w tym odnajdziecie. Mniej będzie tutaj, wiecie, definicyjnie, tak teoretycznie. Ja tak lubię bardzo, ja lubię pożywkę dla intelektu, ale dzisiaj będzie bardziej emocjonalnie, bardziej od strony jakichś historii, które Wam opowiem i też od strony właśnie takiej genezy, tak jak na ostatnim webinarze bardziej skupiłam się na właśnie wyjaśnianiu czy definicji, czy mechanizmów współuzależnienia, tak tutaj chcę pokazać Wam kawałek genezy, żebyście zobaczyły, bo dzisiaj będę się zwracać do pań, chociaż wiem, że panowie kilkoro przynajmniej też się zapisało, to czujcie się jak u siebie, ale forma będzie damska. Że dzisiaj będziemy się przyglądać właśnie genezie, przyczynom. Chcę Wam też pokazać, jak bardzo historie mogą być różne,
różna może być podstawa, chociaż rany są zawsze bardzo podobne, bardzo to jest takie wspólne nam ludziom doświadczenie, a jak z różnych historii może powstać ta sama trudność, czyli bycie współuzależnionym od kogoś, czyli tak jak opowiadałam ostatnio, zaadaptowanie się, przyzwyczajenie się do cudzej destrukcji i niechcący wspieranie tej osoby w tej destrukcji, a samemu się pogrążanie też w swoich własnych kolejnych problemach. I posługuję się tym terminem kobiety kochające za bardzo. Sama mam do niego zastrzeżenia oczywiście, to jest tytuł książki Robin Norwood, ale wiem, że ta książka bardzo dużym powodzeniem się cieszy, wiem, że takie hasło też przemawia do wielu osób, podobnie jak wewnętrzne dziecko. Miejcie świadomość, że to nie są żadne teorie jakieś naukowe, to są metafory oczywiście, ale które nam przemawiają do serca, do wyobraźni, dlatego czemu by z nich nie skorzystać? I też tak o tym myślcie. Tłumaczyłam ostatnio, tak, że to kochanie za bardzo, że to nie jest taka do końca miłość prawdziwa, nie? Ale nie mamy tego świadomości, więc musimy jakoś to rozwiać, jakoś sobie razem tutaj radzić, jakoś to nazywać. No dobrze, jak zwykle mam w głowie, że coś powinnam jeszcze powiedzieć na początku samym, ale najwyżej będę mówiła tak spontanicznie, na bieżąco. Proszę, uczestniczcie tutaj ze mną, wchodźcie ze mną w interakcję, ja bardzo lubię tutaj czytać wasze komentarze, patrzeć, co tu się dzieje na czacie. Możecie wziąć sobie, jeżeli chcecie oglądać, to nie tylko słuchać jakiś długopis, kartkę, żeby sobie robić notatki, albo żeby odpowiadać sobie samemu na pytania, które wam tutaj terapeuta, czyli ja, będzie zadawał, chociaż nie jest to interakcja. Pani Mika Wika pyta, czy live będzie zapisany. Będzie, jak się nic nie skrzaczy, to będzie, Pani Miko, i będzie można później oglądać, ale wiecie, energia bycia na żywo jest wyjątkowa, więc zostańcie tutaj ze mną, proszę, i bądźmy razem, bądźmy w interakcji. Dobra, jadę, nie będę przedłużać. Zobaczę, czy mi się tu przewija tak, jak ja to chcę. O, dobrze, uff. Aha, prezentacja też będzie dostępna. Ja zawsze z prezentacji z tych live'ów akurat oddaję w wasze ręce, oddaję na grupie Odzyskać Siebie, Wsparcie dla Kobiet DDADDD, to jest moja grupa bezpłatna, w której wspieram, na przykład właśnie udostępniając te materiały, więc jeżeli jesteś kobietą, jeżeli jesteś tutaj, to temat jest ci z pewnością bliski, więc zapraszam cię, polub, czy tam dołącz do tej grupy Odzyskać Siebie, Wsparcie dla Kobiet DDADDD, o tak tą grupę rozpoczynasz na Facebooku. Dobrze, no więc tak, więc podczas tego spotkania lepiej zrozumiesz, moja droga, z czego może wynikać to współuzależnienie i kochanie za bardzo, tak? Czyli żebyś miała takie poczucie, bo będę się tak zwracać do ciebie osobiście dzisiaj, żebyś miała poczucie, że to się da wyjaśnić, że to nie jest takie wcale dziwne, jak się bardziej zagłębimy, że to ma swoje korzenie, że to się nie zrobiło z dnia na dzień. Powiem ci też trochę, czemu tak trudno przerwać takie relacje, co trzyma, jakie kleszcze, jakie mechanizmy, tak? To też troszkę w odniesieniu do tego, co wcześniej. No i skąd tyle w tobie poczucia winy i wstydu, bo to bardzo charakterystyczne dla kobiet współuzależnionych. To są te takie szelki, które nie pozwalają nam wyskoczyć z tego samochodu tych niedobrych dla nas relacji. Też nie będę tutaj bardzo dużo mówić o samym tym wewnętrznym dziecku konstrukcie, z czym ono jest, bo też możesz sobie o tym wysłuchać na innym moim live'ie, który jest na YouTubie, nazywa się Skrzywdzone wewnętrzne dziecko osób DDADDD, jak je uratować, czy jak je ocalić, już nie pamiętam nawet jak ja to nazwałam, ale też tam mówiłam tak bardziej teoretycznie, więc też już tego tutaj to sobie podaruję. I co my dzisiaj będziemy robić? Opowiem wam historię trzech kobiet. Każda ma inny początek, a podobny emocjonalnie koniec. Te historie to będzie zlepek historii, które przeczytałam w książkach, kiedy się przygotowywałam dla was do webinaru. Trochę z historii, które zasłyszałam w gabinecie, trochę od moich znajomych. To jest taki miks. Niczyjej historii nie zdradzam, ale będzie można się, myślę, z tym utożsamić, bo są bardzo uniwersalne tak naprawdę. Co charakteryzuje twoje wewnętrzne dziecko i wewnętrzne dziecko tych trzech kobiet, z którym mam nadzieję się utożsamisz i troszkę je obejrzymy sobie wspólnie. Spróbujemy przede wszystkim zrozumieć, jak mu pomóc uratować, nad tym się mocno zatrzymamy, co możesz zrobić. Będę tu podkreślać zawsze i za każdym razem, że
że oczywiście pamiętaj, że to nie zastąpi ci terapii, bliskiej relacji terapeutycznej, bliskiej więzi przede wszystkim, na bazie której się zmiana dokonuje. Tak? Ja jestem dla ciebie tą inspiracją, jakimś małym wsparciem, jakimś małym drogowskazem. Pewnie, że korzystaj, ale nie próbuj zamienić tak, na prawdziwej więzi. Zaproszę cię też na moją grupę zamkniętą, płatną, inną od tej bezpłatnej, tak, w której pracujemy na Zoomie. Zostało mi jeszcze bodajże 6 miejsc. Miejsca się kurczą, rozmowy trwają, więc mam nadzieję, że znajdą się osoby, które będą czuły, że to jest dobry dla nich pomysł i się będziemy kontynuować współpracę bliższą. Podam wam trochę literatury, telefonów zaufania, takich rzeczy, żebyście były takie naprawdę dobrze wyposażone dzisiaj, żeby ten dla was czas był taki owocny, bogaty w różne rzeczy, tak? Będziecie też mogły polecać to innym potem potrzebującym kobietom. I na koniec szukałam dla was bajki terapeutycznej, żeby też bardziej coś poczuć, niż, no, a właściwie poczuć to można w każdym momencie tego naszego spotkania, ale myślę, że szczególnie w trakcie, kiedy przeczytam wam fragment książki Dziewczynka zza zasłony. Bardzo, no, niesamowita książka, a od razu mogę pokazać, jak ona wygląda. O tak. I tutaj też jest pod spodem uzdrawianie wewnętrznego dziecka. Ostatnio Kamila, jak tu jesteś, moja wspólniczka Kamila, pokazała mi tą książkę. Dosłownie ze 3 dni temu ja tak szukałam tej bajki, mówię, o, spadła mi z nieba. Dosłownie, spadła mi z nieba. Więc myślę, że dzisiaj kogoś może bardzo to zainspirować. Dobrze, słuchajcie, i zaczynamy. Chcę zacząć wierszem. Chcę zacząć wierszem osoby, która jest mi bardzo bliska. Jeżeli oglądasz dzisiaj ten live, to dedykuję ci cały ten webinar. I chcę przeczytać jej wiersz z takich czasów, kiedy była w innym miejscu w swoim życiu. Teraz jest już w innym i myślę, że może być taki... Można się, że nie jedna z was się może z nim utożsamić tak na początku dzisiejszego naszego spotkania. Przeczytam, słuchajcie. Motyl. Motyl, który nigdy nie wzbił się w powietrze. Był bardzo nieszczęśliwy. Nie latał. Miał lęk wysokości. Zastanawiał się, dlaczego natura obdarzyła go w tak piękne skrzydła, skoro nie umiał ich wykorzystać. Nie czuł się w pełni motylem. Tkwił w bezruchu na jednym z kwiatów. Słuchał z ciekawością opowieści o podniebnych przygodach swoich przyjaciół. Z całego serca zazdrościł im. Jego strach był tak duży, że stąpał tylko z płatka na płatek, z nadzieją, że ktoś wreszcie zepchnie go w przepaść życia, jednocześnie ratując przed samotnością. Możecie sprawdzić, co teraz czujecie, jak to przeczytałam. Jak słyszycie taką metaforyczną opowieść o motylu, który no nie jest stworzony do tego, żeby siedzieć na kwiatku, ale nie może z jakiegoś powodu polecieć. Nie rozumie, dlaczego tak go natura wyposażyła, a nie może skorzystać z tych zasobów. Jeżeli coś poczuliście, jak to czytałam już teraz, możecie dać znać na czacie. No dobrze. No to kto to jest ten motyl, słuchajcie, ten piękny motyl, który no często niestety nie może polecieć, nie ma siły na to, zastanawia się tak, co jest grane, czemu moje skrzydełka nie działają. Więc kim jest ta sławna kobieta kochająca za bardzo? Bo ja chcę rozszerzyć troszkę wam, wiem, że też doceniliście, że to nie chodzi tylko o współuzależnienie od alkoholu. Oczywiście klasyczne to rozumienie, ono się wzięło, ten termin koalkoholizm kiedyś był, taki teraz już się od tego odchodzi, żeby nie utwierdzać w jakiejś winie tej kobiety na ogół, ale współuzależnienie faktycznie bierze się stricte z terapii uzależnień, natomiast możemy wykorzystać tą definicję, która mówi o trudnej, błędnej adaptacji, tak, czy takiej bardzo szkodliwej adaptacji do problemu drugiego człowieka, do innych jego problemów, tak, żeby więcej osób mogło się z tym utożsamić, bo mechanizmy są niesamowicie podobne. No i zobacz, kobieta kochająca za bardzo to może być żona alkoholika, którego stara się namówić na leczenie od wielu lat, a on nie chce. No i tak się bujają, tak, nie wiem, od zapicia do zapicia na przykład, od miesiąca miodowego do piekła, które się dzieje, kiedy jest ciąg. Tak? Może jesteś jedną z nich.
A może jesteś żoną prezesa, jakiegoś człowieka, który jest jakby teoretycznie bardzo dobrze sobie radzi w życiu, którego próbujesz zatrzymać w domu, aby zainteresował się tobą i dziećmi. Robisz różne numery, tak? Różne, zajesz niemalże na głowie, żeby pokazać mu, że bliskość rodzinna jest jakąś piękną odsłoną życia. Tak naprawdę bardzo za nim tęsknisz, ale on tak jakby jest przede wszystkim zakochany w swojej pracy. Mały przystanek. Tutaj czemu nie jest za ostro? Ktoś pyta. Jest nieostro. Dajcie znać, czy tylko u pani Anny jest nieostro, czy coś się dzieje, czy wszystko gra. No nic, będę mówić, bo u mnie wygląda to tak, jakby było w porządku. I mam nadzieję, że... O, pani Ilono, dziękuję. Pani napisała, że jest ok, super. Dobra, to idę dalej. A może... Jesteś partnerką mężczyzny, który nie potrafi się sam utrzymać i stale potrzebuje pożyczać od ciebie pieniądze. Tak? I tutaj nie ma mowy o jakimś uzależnieniu, czymś takim, prawda, nie wiem, ewidentnym, z czym można by się było tu utożsamić jako holizm, tylko on po prostu ciągle nie ogarnia na przykład. Tak? I ty jesteś ciągle tą podporą finansową albo osobą ratującą go z tarapatów. Tak? Może na przykład coś takiego bardziej. A może jesteś partnerką osoby publicznej, która próbuje dopasować się do innego idealnego wizerunku, którego on oczekuje. Wyobraź sobie, że to też może być, to też mogą być cechy współuzależnienia. To znaczy, że on ma jakąś wizję na wasze życie jako osoba publiczna i na ciebie również, jaka masz być. No i ty bardzo chcesz się do tego dopasować. Bardzo go uważasz, no tak, czujesz, że go kochasz i bardzo chcesz tak sprostać tym wymaganiom. Też możesz mieć... Też możesz pasować, też możesz skorzystać dzisiaj z tych treści. A może jesteś żoną psychoterapeuty, który oczekuje od ciebie, byś nie była tak problematyczna, albo stale nad tobą pracuje. Nie? Ostatnio usłyszałam kilka tego typu historii i stwierdziłam, że dobrze też na przykład popatrzeć na coś takiego, że jesteś partnerką osoby, która, no nie wiem, właśnie jest bardzo taka albo uduchowiona, albo przepsychologizowana, albo pracuje w tej branży, tak, i zmienia ciebie cały czas, bo z jakiegoś powodu uważa, że wie lepiej. Nie? Tak też może być. To nie musi być oczywiście psychoterapeuta, to może być ktoś, kto na przykład interesuje się rozwojem, psychologią albo czymś takim i bardzo chce cię zmieniać, czy jakoś nad tobą tak pracować, poprawiać cię. A może jesteś na przykład żoną seksoholika albo człowieka o takich skłonnościach, który ci mówi, że cię kocha, że cię uwielbia, ale nie ma wpływu na swoje popędy i co chwilę dowiadujesz się nowych historii. Tak? Już nawet nie wiesz, ile tych zdrad miało miejsce. To też może być tak, dzisiaj mowa o twoim wewnętrznym dziecku. Daj znać, jeżeli chcesz, w komentarzach, czy jakoś odnajdujesz się w tym, albo twój przypadek jest jeszcze inny. A jeśli nie chcesz się dzielić publicznie, możesz sobie zapisać to na kartce teraz, tak? Na czym polega twoje kochanie za bardzo? Tak swoimi słowami po prostu. Jednym słowem, mówimy tutaj o adaptacji do nie twojego problemu. I to sprawia, że staje się on twoim problemem, a do tego dochodzą kolejne, tym razem już twoje, w wyniku tejże adaptacji. Tutaj sobie możesz sprawdzić z ciekawości, jaka jest lista objawów zaburzeń adaptacyjnych, o których mówiłam, że tak się właśnie w NFZ-cie, jak się koduje, z jakiego powodu przyjmujemy pacjenta, no jak mamy do czynienia ze współuzależnieniem, to wpisujemy właśnie zaburzenia adaptacyjne. Czyli że po prostu ten człowiek jest wykończony poprzez chorobę swojego bliskiego. Tak, ma mnóstwo objawów typu obniżenie nastroju, zaburzeń lękowych, tak, jakiegoś utrudnionego funkcjonowania w pracy, w domu rodzinnym itd., itd. Nie? Że oprócz tego, że nie pomaga to, co ty robisz, twoja adaptacja, chociaż wiem, że bardzo się starasz i nie chcesz źle, ale to nic nie pomaga, a dodatkowo tak, zaraz ty się wykończysz, bo dochodzą twoje problemy. No i czemu sobie to robimy? Tak, bardzo często pewnie chodzi ci po głowie takie pytanie, no czemu tak jest? Czemu tak jest źle, skoro tak się staram? Przecież nie jestem z tych kobiet, które no, mają wszystko gdzieś, czy jakby no, nie dbają w jakiś sposób. Tak? No robię dużo, ale nie przynosi to rezultatu, a też ja cierpię, prawda?
I opowiem Wam dzisiaj historię tych trzech kobiet, o których wspomniałam. Mam nadzieję, że w której z nich odnajdziesz kawałeczek siebie. Tak jak mówiłam, nie zdradzam niczyjej prywatności. Pozbierałam różne kawalątki, tak żeby zbudować takie historie, które tak jakby są na tyle uniwersalne, motywy, które nas spotykają, że możesz się w nich odnaleźć. Chociaż wiecie, nie można stworzyć historii zupełnie uniwersalnej, bo każda z nas jest różna, to jest wszystko bardziej skomplikowane i trzeba patrzeć na to bardzo precyzyjnie, indywidualnie i tak ty też, twoja historia również jest wyjątkowa i poszukaj tylko pewnych motywów, które ci jakoś klikają. Patrzę sobie tutaj na wasze komentarze. Pani Magda pisze, mimo tego, że jestem wykończona psychicznie, ciągle chcę mu pomóc, chociaż wiem, że to nie ma sensu. Dziękuję pani Magdo, że się pani tym dzieli, że pani już ma taką świadomość. O, tutaj jest jakiś pan, tak jestem, a nie, przepraszam, pani, tak jestem partnerką alkoholiczki. Okej. Mój partner ma problem, a ja czasami okłamuję innych przez niego. Pani Aleksandra, miałam partnera seksoholika, pięknie grał. Gdybym mogła, przyznałabym Oscara. Tak. Pani Eowina, partner pracujący nad sobą i nade mną. Rok razem i czuję się gorzej, ciągle niewystarczająca. Po tym roku on się oficjalnie wycofał, ale kontakt trwał przez następny rok. Okej, dziękuję, że się pani też tym dzieli. Właśnie, zobaczcie, że często ta nasza destrukcja nie musi być taka grubymi nićmi szyta, że po prostu bicie, picie, nie wiadomo co, tak? Tylko po prostu ktoś ciągle cię rzeźbi, ktoś cię ciągle ulepsza, tak? A jeżeli ty też masz tą tendencję sama dla siebie, no to wpadłaś jak śliwka w kompot, tak? Ktoś cię cały czas będzie dopracowywał. Nie ma końca coś takiego. Ale przechodzimy do historii w takim razie. Możesz powiększyć sobie tutaj ekran, bo widzę, że tak średnio to widać, jak chcesz sobie czytać, ale możesz też po prostu słuchać. Wyobraź sobie Anię, małą Anię, której historię nazwałam jedyna, która działa na ojca. Ania była najstarszą córką w rodzinie wielodzietnej, było ich tam pięcioro. W domu miała miejsce przemoc między rodzicami, fizyczna, psychiczna, tak? Ojcu zdarzało się też uderzyć dzieci, ale Anię na ogół oszczędzał. Trochę się jej bał, trochę czuł przed nią respekt, trochę zawsze miał do niej słabość jako pierworodnej i ślicznej dziewczynki, bardzo mądrej, bystrej. Tak, jakby wiadomo było, że coś jest innego w Ani, co sprawia, że ojciec trochę inaczej na nią patrzy, a na pewno lepiej traktuje ją niż inne dzieci, a nawet lepiej niż jej matkę, w tym sensie, że oszczędza jej na przykład bicia. Fakt jest też taki, że nie ma ją za co bić, ponieważ szybko uczy się być grzeczną, wręcz perfekcyjną, wyczuloną na oczekiwania, czego się od niej chce i tak dalej. Tak? Natomiast zarówno Ania, jak i matka szybko zaczynają zauważać, że tutaj może być w niej jakiś ratunek, że ona działa na ojca, że coś w niej jest takiego magicznego. I matka modeluje jej obraz kobiety jako ofiary. Ona nie uczy córki, jak uciekać przed zagrożeniem, a zagrożenie wróg był u drzwi, tak? Czy tak jak ten, jak tytuł filmu Sypiając z wrogiem z Julią Roberts. Nie wiem, czy znacie, ale warto obejrzeć. Stary obraz, ale taki mocny i myślę, tak, dobrze go zobaczyć, jeśli na przykład zmagasz się dosłownie z przemocą fizyczną. I ona, matka Ani, nie uczy córki, jak rozpoznać drapieżcę, jak się przed nim bronić, jak być blisko swoich czujek emocjonalnych i takich po prostu samozachowawczych. Ona uczy córkę, jak się perfekcyjnie zaadaptować do życia z zagrożeniem, do życia z człowiekiem, który tak stanowi niebezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Pokazuje jej to swoją postawą, dopracowując coraz to nowe sposoby, jak uchylić się od przemocy, jak go jakoś uspokajać, zabawiać, trochę oszukiwać, manipulować. No ale najlepszą strategią, którą matka wymyśliła, było to, żeby to Ania uspokajała, zabawiała i wpływała na ojca.
Matka nie widziała, że Ania jest stale przerażona, że jest bardziej przerażona niż być może wszystkie inne dzieci, że była trochę tarczą dla innych dzieci, ale też tarczą dla matki. Matce wydawało się, że Ania jest na tyle silna, ale też właśnie działa na ojca, że nie musi, nie widziała jej lęku i uważała, że tak, że to jest w porządku, skoro ojciec jej nie bije, tak, czy nie jakoś specjalnie się nie, wręcz przeciwnie, wręcz może nawet myślała o niej jako córeczce tatusia, może nawet matka była o nią zazdrosna, co też mogło być związane z tym, że tak ją wydelegowała do uspokajania ojca, ale nie widziała, że to dziecko, że to dziecko, które boi się jeszcze bardziej, ponieważ jest małe. Ojciec miał dwie twarze. On był agresywny, czy po alkoholu, czy po prostu kiedy tam coś mu nie wychodziło, ale on też potrafił być kochany i ciepły. I to było ważne dla Ani, ponieważ tego ciepła nie otrzymywała od nikogo innego, więc wiedziała, że idzie do niego też po coś dla siebie. I próbowała go na różne sposoby uspokajać, miała na niego różne sposoby, wiedziała, że na przykład można do niego podejść i powiedzieć, wiem, że jesteś kochany, do niego na przykład potrafiła mówić, kiedy był w swoim szale, wiem, że jesteś kochany, wiem, że chcesz dobrze, tak, i chcesz, wiem, że chcesz dobrze, to działało na ojca, to go jakoś magicznie uspokajało, kiedy Ania widziała w nim dobre intencje. Często też występowała w roli jawnej maskotki, próbując odwrócić uwagę od ojca od matki czy innych dzieci poprzez wykupianie się, mówienie, że opowie mu dzisiaj śmieszną historyjkę ze szkoły, jakąś anegdotkę albo chcąc go zaciągnąć do swojego pokoju szybko, żeby coś pokazać, ażeby dać czas matce czy rodzeństwu, żeby tam się mogli schronić. Ale była też oczywiście ukrytą bohaterką, czyli kimś, kto no, ratuje, czy właśnie bierze na swoje plecy nie swoją, cudzą odpowiedzialność. Jej misją wczesnodziecięcą od najmłodszych lat było bronić rodzinę, zwłaszcza matkę. Miała to nieszczęście, tak, że urodziła się dziewczynką bystrą, zdolną, zasobną, empatyczną. Tak. No niestety zostawało to, bywało to używane przez jej rodzinę. Tak. Nikt tu nie mówi o świadomych zagrywkach, ale tak po prostu było i jej emocje były prawdziwe. Wyobraźcie sobie dramat Ani, kiedy okazało się, że wszystkie jej zabiegi na nic się zdały, bo ojciec i tak odszedł i założył nową rodzinę, kiedy Ania miała około 10 lat. Pomimo, że dopracowała do perfekcji obłaskawianie ojca, to wybrał inną kobietę i jej dzieci. Tak. Oczywiście Ania obwiniała się za to, tak, ponieważ cała odpowiedzialność przynależała do niej, to uważała, że wina też przede wszystkim należy do niej. Tak? I tak, zobaczcie, tak się buduje na przykład abstrakcyjne, wręcz toksyczne poczucie winy czy wstydu. Nie? Czyli coś, co u podstawy w ogóle nie było jej zadaniem. Ale do tego za chwilę dojdziemy. Daj znać, czy widzisz siebie, czy widzisz siebie kawałek w historii Ani. Czy widzisz jakiś kawałeczek, czy coś cię porusza w tym. Ania jako dorosła, zobaczcie, co się może stać z historią takiej dziewczynki? Co z ciebie wyrośnie, tak jak śpiewamy w jakichś dziecięcych piosenkach? W skrócie oczywiście, tak. Ania jako dorosła, ona się związała z człowiekiem niestabilnym emocjonalnie, o zmiennych raz nastrojach, czasem agresywnym, ale przede wszystkim piętrzącym absurdalne wymagania, takim złośnikiem. Jak mówimy czasem o ludziach uzależnionych od złości, że oni nie przeżywają uczuć, oni je wyrzucają z siebie. To nie był człowiek taki jak ojciec, żeby była przemoc fizyczna jednoznaczna. Tak? Nie, Ania wiedziała, że no, na to już się nie pisze, tak? że to jest jakby na tyle miała otwarte oczy, żeby sobie na to nie pozwolić. Natomiast była już tak obeznana z tą, już taką miała wysoką tolerancję na przeżywanie cudzych negatywnych nastrojów, że właściwie to było dla niej jak tlen. To była zupełna norma. Ten człowiek też jej dawał przynajmniej czasami bardzo dużo czułości, na które Ania zawsze czekała i liczyła, że zasłuży. Bo wiecie, no, my nie wiążemy się z trudnymi ludźmi tylko dlatego, że są trudnymi ludźmi. Oni nam też coś dają z siebie, oni wstrzelają się w jakąś ważną potrzebę, nawet jeżeli to jest tylko tymczasowe, nawet jeżeli tego jest w sumie mało, ale jeżeli dostaniemy trochę okruszka, to nieraz
tak możemy się nim nakarmić. Jak to się mówi, spragniony i z kałuży się napije. Więc tak, on też jej dawał czułość, on potrafił też czasami tak ją bardzo zasypać wręcz tą czułością, mówiąc, że jest najwspanialszą kobietą na świecie, że on nie zna po prostu większego anioła, że gdyby nie ona, to by się, to on by po prostu nie istniał. Także że ona dla niego niesamowicie dużo znaczy i nigdy by jej na nikogo nie zamienił. I takie bombardowanie miłością było w stanie doładować akumulatory Ani, że była w stanie później wytrzymywać jego huśtawki nastrojów, jego zmienne plany, jego humory i fochy. Oczywiście jego również starała się uspokajać i rozumieć, że ma bardzo dużo stresu w pracy, wszystko co on przeżywa. Myślała też o sobie, lubiła tak o sobie myśleć jako o przykładnej matce i z pewnością tak było, chociaż w swoich dzieciach również nie widziała tego, czego w niej nie widziała matka, czyli tego, że dzieci się boją. Tak, była na to zupełnie ślepa. Przede wszystkim zamieniała ten swój lęk na dopiekuńczość, na to, żeby kogoś uspokajać, nie widząc, że sama jest w potrzebie, a tym bardziej jej dzieci. Wręcz zaczęła budować na tym swoją wartość, że ma taki dar, że ona lubi i umie radzić sobie z trudnymi ludźmi, że jakby trzeba było kogoś wezwać po prostu w pracy na przykład do rozprawienia się z trudnym roszczeniowym klientem, to ona sobie z kimś takim poradzi, że ona tak się nim zajmie, tak zabajeruje gadką, że będzie tak jak ona chce w sumie. Tak? Zobaczcie, zaczęła na tym się tym wręcz szczycić, tym bardziej tak to do niej tak przylgnęło. Poczuła też, że jak zaczęła sobie o tym myśleć, że potrzebuje uzależniać od siebie ludzi, właśnie poprzez bycie taką wyjątkowo wytrzymałą. Wymyśliła sobie na pół świadomie, że dzięki temu nigdy nie będzie sama. Tak, że jeżeli będzie tak dużo z siebie dawać, że jeżeli taki trudny człowiek, takiemu trudnemu człowiekowi, z którym przecież normalna by nie wytrzymała kobieta, a ona to zrobi, no to przecież nie będzie można ją zostawić. W ten sposób zabezpieczyła swój wielki lęk przed odrzuceniem i opuszczeniem, którego już przecież kiedyś zaznała. Ania wciąż nosi w sobie bardzo dużo niekontrolowanego lęku, który czasami objawia się poprzez napad paniki w komunikacji miejskiej. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo z jakiego powodu, czy wybudzają ją sny, czy też czuje się tak w oderwaniu zupełnie od kontekstów i nie rozumie, co się dzieje. Tak, ale w małżeństwie cały czas jest Anią, która działa na ojca, która działa teraz na męża i działa na trudnych ludzi. Ktoś tutaj pisze, doktor Sansedersfull. Wow, jaka ksywka. No to jest o mnie totalnie. Byłam dla niego cudem. Tak właśnie, bycie dla kogoś cudem, bycie dla kogoś wybawicielką, bycie dla kogoś aniołem. Zobaczcie, to jest niesamowita pułapka, ale to jest takie łechcące nas, tak? Przecież my bardzo chcemy być takie wyjątkowe dla kogoś. Tak nawet to jest normalne, to nie tylko musi być jakieś zaraz współuzależnienie, każdy tego pragnie. Tak, natomiast, no właśnie, czy to bycie dla kogoś cudem nam przypadkiem nie przesłania, że rozwija nam się pod spodem taka destrukcja, że tak, to już nic my nie możemy z tym zrobić, to już potrzeba prawdziwego cudu. Pani Anna też pisze, że widzę siebie w tej historii, buzia smutna. Pani Anna pisze, że bardzo smutne też, tak. I że to jest bardzo adekwatne i znajome. I jeszcze tutaj pani Julia też pisze, że bardzo ja. Okej. Dziękuję, że się dzielicie tym. Zaraz będziemy to sobie analizować, tak? Ale idziemy dalej z drugą historią. Bo może to do ciebie w ogóle nie pasuje akurat. Nie miałaś żadnej przemocy, nie miałaś takich historii. Tak? Jakby twoja bajka jest inna. Pomimo, że finał będzie podobny, to teraz ci opowiem drugą historię, posłuchaj. Teraz Ela. Historia Eli zatytułowałam Tolerował tylko mój ideał. Ela wywodzi się z bardzo wysoko funkcjonującego domu. Tak, mówi się o takich wysoko funkcjonujących alkoholikach. Nie wiem, czy słyszałyście ten termin. To jest właśnie o takich, którzy bardzo długo wydaje się, że radzą sobie z życiem. Pomimo, że tak, to jest równia pochyła, ale
tak długo zachowują pozory, to tutaj nie był, Ela nie miała do czynienia z uzależnieniem żadnym chemicznym. Jej ojciec był profesorem wyższej uczelni, bardzo takim prominentnym człowiekiem, znanym, lubianym, powszechnie szanowanym, człowiekiem sukcesu. Tak, z też taką przykładną swoją żoną elegancką. Rodzice właśnie Eli to byli tacy ludzie trochę z wyższych sfer. Tak, to jakby na zewnątrz do niczego się nie można było naprawdę przyczepić, też nie podnoszący głosu, no nic z tych rzeczy w ogóle. Zupełnie historia, można powiedzieć, na pozór niepatologiczna. Tak, z pozoru podkreślam. Jej ojciec nie znosił niedokładności, niestaranności, błędów, jakichś przeinaczeń. Rozliczał Elę na przykład, nawet jak opowiadała mu jakieś historyjki szkolne, pytał ją o szczegóły, czy pamięta to dokładnie. Tak, potrafił z takiej zwykłej, luźnej pogadanki zrobić jakiś horror dla dziecka. Przepytując ją, sprawdzając, tak, z jednej strony, czy mówi prawdę, czy powtórzyła coś dokładnie, czy nie wymyśla, czy nie kłamie, jak buduje zdania, czy zdanie się zaczyna z wielkiej litery, kończy kropką, jak je intonuje. Tak. On widział swoją córkę tylko w kontekście osiągnięć. I tylko przede wszystkim to go interesowało. Dodatkowo jeszcze zawsze mu było mało. Kiedy Eli, która oczywiście bardzo się starała, bo bardzo kochała swojego tatę i uważała też, że wszyscy inni go kochają, że jest wspaniałym, mądrym człowiekiem, gdy czasem wydawało jej się, że udało jej się osiągnąć jego standardy, zawsze mówił tylko najwyższy czas, najwyższa pora, albo no w końcu. No ale co z poprzednimi historiami? Co, ale kiedy indziej tam ci się nie powiodło? Ale zapamiętała bardziej to hasełko najwyższy czas, które ojciec syczał przez zęby z miną taką bardzo obojętną, a czasami nawet pogardliwą. Nigdy go nic nie było w stanie zadowolić. Ela nie była widziana przez niego, ani przez swoją mamę w jakichś innych aspektach swojego funkcjonowania. Nikt jej nie odzwierciedlał pod takim kątem, że Ela jest bardzo relacyjną dziewczynką, że bardzo by chciała też spontanicznie opowiadać jakieś swoje historie, spontanicznie coś robić, być po prostu dzieckiem, być też tak dziewczynką w swoich jakichś psotach, w tym po prostu na co ma ochotę. Nie było na to miejsca i nie było też takie pragnienia i takie potrzeby nie były widziane. Nie było też widziane ani podkreślane jak jej ekspresja. Tak? Liczyły się tylko takie sztywne ramy osiągnięć, pewnej precyzji, perfekcji. Tak? Ojciec bardziej stawiał na naukę, mama się interesowała bardziej wyglądem. Ogólnie byli do siebie bardzo podobni jej rodzice, więc trochę nie miała nadziei w nikim innym, trochę nikt jej nie pokazał innego świata, że może nie tylko o perfekcję chodzi. Matka dawała też ciche przyzwolenie wobec takiej sytuacji. Ela widziała czasem, że się kłóci z ojcem, ponieważ on też od niej oczekiwał niesamowicie wysokich standardów, jeżeli chodzi o jej własny intelekt. I również często zdarzyło mu się powiedzieć, czy to przy niej, przy Eli, że matka jest głupia, że jest nią rozczarowany, jeśli chodzi o jej możliwości. Matka podporządkowała się temu, pomimo że właśnie czasami płakała przez niego, ale generalnie podziwiała swojego męża za wiedzę i pasję i tego też nauczyła swoją córkę. Motyw trochę podobny, że pomimo że ojciec Eli nie był jakimś agresorem, nie był typowym niebezpieczeństwem, ale był kimś, kto odbiera dzieciństwo. Odbiera radość i bardzo szybko, tak jakby zaprasza Elę, wręcz ją wprowadza w dorosły świat i to też w taki świat bardzo jednowymiarowy, w którym liczy się tylko taka męska energia, tak, i tylko władza płynąca z intelektu. Nic z kobiecości, nic z emocji. Czasem tylko jej ojciec fantazjował, kim może być Ela. Tylko wtedy miał rozmarzony wzrok i uśmiechał się i Ela bardzo to zapamiętała. Bardzo była też czujną dziewczynką przyglądającą się mimice taty, kiedy on na przykład potrafi właśnie się uśmiechnąć, kiedy potrafi ją pogłaskać po główce, wziąć na kolana. I to były te momenty, kiedy on właściwie nie patrzył na nią, a patrzył w przestrzeń i marzył, kim ona może zostać w przyszłości, co może osiągnąć. Tak? I to był ten moment, kiedy ona sobie myślała, kiedyś będę w tym miejscu, gdzie jest jego wzrok. Kiedyś będę w tym miejscu.
Pewnie już wtedy, jak będę dorosła i będę po prostu mogła pójść na studia, zrobić to, czego on ode mnie oczekuje, może pójdę w jego naukowy ślad i po prostu złączę się z jego wzrokiem, a nie tak jak w tej chwili, że on po prostu na mnie nie patrzy. Fakt, że ojciec dawał jej dużo uwagi, jednak była to warunkowa uwaga właśnie związana z osiągnięciami. Nie miała emocjonalnej bliskości od obydwu rodziców. To wszystko było bardzo jej poskąpione. Ona miała też wrażenie, że nigdy nie zadowali taty, ale bardzo się starała. No i co myślicie? Na kogo Ela mogła wyrosnąć? Tak? Czy z czym może się borykać w życiu dorosłym? Tak zaznaczę tylko, że oczywiście te zdjęcia to nie są prawdziwe osoby, ani prawdziwe zdjęcia. Wszystko tutaj pochodzi z tych darmowych stron, z których można pobierać takie zdjęcie, jakby co. Ale po to, żebyście sobie lepiej wyobrazili jakąś kobietę. Więc Ela jako dorosła osoba oczywiście jest bardzo ambitna, jest bardzo zaradna. Tak, ona sobie świetnie radzi zawodowo. Związała się z mężczyzną, który kiedyś okazywał jej bardzo dużo czułości, tak, której Eli całe życie brakowało. Też takiego poczucia połączenia, bliskości, możliwości bycia czyimś przyjacielem, intymności. Jednak ten mężczyzna zawsze zdradzał tendencję do pracoholizmu, a na dodatek jeszcze fanatyzmu religijnego. Ela nie była jakoś za specjalnie uduchowioną osobą, nigdy nie była tego nauczona, żeby sięgać do tego aspektu siebie, ani przez swoją mamę, tak, tutaj obraz kobiety, ani przez tatę, że może ma też w sobie jakiś aspekt duchowości. Ale jej mężczyzna, trochę ją to fascynowało, że jest taki głęboko niby uduchowiony, ale też, że jest w tym bardzo zdeterminowany. Myślała, że to jest taka opoka jej, że to takie jest poczucie bezpieczeństwa z tego płynie, że on ma takie zasady bardzo silne, jeśli chodzi o religię, tak, o to jest, jak ma wyglądać związek kobiety i mężczyzny, jak ma wyglądać życie seksualne, ale też właśnie jaka powinna być dobra żona i kobieta. Że powinna się skromnie ubierać na przykład, że nie powinna odsłaniać dekoltu, że nie powinna przeklinać, że powinna zawsze wspierać swojego męża, być przy nim blisko i tak dalej. Miał bardzo też ostre, jednoznaczne opinie o kobietach, które się w taki sposób nie zachowywały. Ela się trochę nawet tego bała, ale uznała, że będzie stanowić to jej źródło poczucia bezpieczeństwa. Tak? Więc taki miała obraz z domu, że właśnie to jest jakiś rodzaj widocznie opoki, widocznie mogę na tym się oprzeć. Chociaż gdzieś przeczuwała w swoim wnętrzu, że no właśnie, że jest jak ten motyl. Jest jak ten motyl, który stąpa z płatka na płatek. Że marzy, żeby ktoś ją zepchnął z tego kwiatka, żeby mogła polecieć, bo tak silne ramy tej religii, do której zaprosił jej partner, były wręcz okrutne. Były wręcz okrutne, ponieważ ona nic złego nie robiła, nie potrzeba jej było takiego kagańca. Ale tak, Ela dalej kontynuuje swoją misję spełniania cudzych, wygórowanych standardów. I tutaj też taki cytat osoby właśnie, która napisała ten wiersz o motylu, który pasuje mi trochę do Eli, że ona jakby Ela sobie mogła powiedzieć, zobaczyłam ideał, zapaliłam świeczkę, rzucając tym samym cień na siebie. Tak? Ona przy tym ideale swoim, tym swoim mężczyźnie, a wcześniej przy ojcu była tak jakby w cieniu, jakby cieniem samym sobie. Zaufała, bo nie miała wyboru, że właśnie to jest historia, że to jest jej droga, że tak wyglądają związki, tacy są mężczyźni, że ona takiego mężczyznę ma za zadanie wspierać, pomagać mu też w tym, żeby on był właśnie tak wysoko postawiony i że na tym polega miłość. A dajcie znać, czy widzicie swój jakiś kawałek w tej historii. Pani Gosia napisała, że już płacze. Pani Gosiu, to są łzy świadczące o tym, że tak, jest pani blisko siebie. I pewnie, nie wiem, czy to do tej historii się tyczyło, czy do, tutaj do Eli, tak, możecie dać znać, czy ktoś siebie widzi właśnie w takiej perfekcyjnej dziewczynie, która wspiera perfekcyjnego człowieka, tak, akurat tutaj kogoś, kto jest takim właśnie fanatykiem religijnym, ale też pracoholikiem. I trzecia historia, ostatniej kobiety, Kingi. Słuchajcie, może odnajdziecie się w tej historii. To będzie historia sparentyfikowanej dziewczynki.
ponieważ bardzo dużo tych kobiet współuzależnionych, ja nie wiem, czy nawet nie większość, bo moje doświadczenie gabinetowe pokazuje, że żeby być taką piastunką, żeby być takim opiekunem, to trzeba mieć specyficzne, może nawet bardziej specyficzne doświadczenie właśnie już jakiejś wczesnodziecięcej opieki albo do czynienia właśnie z kimś chorym czy niedołężnym w jakiś sposób. Tak? To będzie o historia sparentyfikowanej dziewczynki. Tu się pokazałam na powiększeniu, żeby powiedzieć, że mam jeden też webinar o parentyfikacji, gdzie rozmawiałam z Kamilą Kuprowską-Stępień i też możecie go zobaczyć sobie na YouTubie. Jest was teraz tutaj dużo więcej osób, więc jeszcze raz zachęcę, żeby zasubskrybować teraz ten kanał, to będziemy razem na bieżąco dłużej i będziecie dostawać powiadomienia ode mnie. A teraz wracam do Kingi. Kinga. Kingi historię nazwałam piastunka mamy. Matka Kingi uciekła z nią, gdy ta miała 5 lat, z przemocowego, bardzo złego związku, gdzie niemalże otarła się matka jej o śmierć. Uciekły do innego miasta, zupełnie matka postanowiła odciąć się od swojego przeszłego życia, zatrzeć po sobie wszelki świat. Tak? Niemalże uciekła przed drapieżnikiem ze swoim potomstwem, ze swoją jedyną córką z tego związku. Chciała doprowadzić do tego, żeby ojciec Kingi nigdy więcej jej nie zobaczył, ani córki. Udało jej się to, to akurat jej się udało. Ale po tym wydarzeniu jakby cały limit energii życiowej matki Kingi się wyczerpał. Tak jakby stać ją było w życiu tylko na tą jedną rzecz, dobrą zgoła, ale na nic więcej. A dziecko wciąż miało 5 lat i potrzebowało swojej mamy do wielu różnych rzeczy. I matka Kingi nie była złą, wyrodną matką. Chciała jej z siebie dawać więcej, ale tak jakby za nie mogła. Jakby odłączała się falami od życia. Wpadła w depresję albo cokolwiek to było. Z perspektywy Kingi, małej dziewczynki, to było straszne. To było straszne, kiedy mama była niemalże bez życia. Tak? Nie wypełniała często jakichś swoich podstawowych obowiązków. Tak, czasami się nie myła nawet, czy nie przygotowywała córce posiłku. A Kinga nie miała nikogo innego poza nią. Była tylko do niej przywiązana i tylko na nią zdana. Kinga trochę się złościła czasami, jak jeszcze miała dostęp do tej części siebie, tej zezłoszczonej dziewczynki, która czeka i chce, żeby to nią się ktoś zajął, bo jest przecież jeszcze za mała. Ale kiedy tylko tak czuła czy myślała, bardzo szybko dochodziła do wniosku, że matce jest przecież dużo gorzej niż jej, bo mama miała złego męża. Nie myślała, że ja miałam złego tatę. Ona myślała, mama miała złego męża, więc jest jej bardzo źle. Kinga postanowiła, że będzie pomagać mamie stanąć na nogi, bo ona już dostatecznie się w życiu namęczyła. I podjęła misję wczesnodziecięcą. Ja uszczęśliwię tą moją mamę. Ona mnie wyrwała z tego piekła i siebie samą. I to było takie ważne, to było takie mocne wydarzenie, że teraz ja muszę się jej odwdzięczyć, bo mama jest słaba i potrzebująca. Matka Kingi trochę jej dawała ciepła. Czasami jak była w stanie oczywiście to i podejmowała się jakichś dorywczych prac i korzystała z jakichś zasiłków i starała się dla swojej córeczki różne rzeczy przygotowywać, zapisywać ją na zajęcia dodatkowe. Bardzo się starała, natomiast szybko jej siły słabły, tak jakby miała tylko ciągle 5% baterii, która cały czas jest na wykończeniu i za chwilę może tak, w niewiadomym, niespodziewanym momencie się wyczerpać. I Kinga strasznie się tego bała. Powiedziała, co się z tym dla niej wiąże. Gdy czasem próbowała zajmować się sobą Kinga i wracała późno do domu, kiedy już była starszą dziewczynką, to mama miała zawsze tą smutną minę. Wiecie, dzieci pamiętają te wyrazy twarzy rodziców. Tak? Czy tam jest jakaś jasność, uśmiech, czy tam jest taki smutek ciemny, jak ona to widziała, że jakby ta mama miała zaraz umrzeć. Chociaż nie mówiła wiele, czasami tylko coś w stylu: Kinga, wiem, że jestem dla ciebie ciężarem, możesz mnie zostawić.
Tak? Często tutaj nie chodziło, że zostaw mnie, w sensie porzuć, tylko po prostu idź tam, Kinga, idź, najlepiej zostaw, nie, sobie poradzę, jestem ciężarem. Tak? To sprawiało, że Kinga czuła się niesamowicie winna, jakby była potworem, który woli się bawić, robić głupoty, jakieś głupie pomysły, a tutaj mama, jej najdroższa osoba, najważniejsza, potrzebująca, tak, tutaj jest w jakichś opałach. I w ten sposób Kinga też stopniowo, ale systematycznie pozbywała się kontaktu ze swoimi potrzebami, ze swoim wnętrzem, patrząc tylko na depresyjną matkę, która nigdy nie postanowiła się przeleczyć, tak, czy zobaczyć, co się z nią dzieje, że jest taka ciągle osłabiona. Tak, no i zobaczcie, i co się mogło, jakie mogą być losy takiej kobiety, która miała taką słabą, depresyjną matkę? Kinga jako dorosła osoba była kobietą, której zawsze podobali się radośni ludzie, radośni, szaleni mężczyźni, bo to był świat, którego ona w ogóle nie znała. Ona znała tylko świat smutku, przygaszenia kogoś, że to ona kogoś właśnie zabawia, wybawia, wyciąga. Bardzo podobała jej się dokładnie przeciwna energia. Ona weszła w związek z takim człowiekiem, z Adamem, przy którym czuła się przez jakiś czas, że absolutnie żyje, że to jest po prostu jazda bez trzymanki, że Adam jest pełnym niespodzianek gościem, który ją na każdym kroku zaskakuje i to w końcu on ją pobudza do życia. To on ma te pomysły, to on dla niej coś robi i tak. No i przede wszystkim właśnie, że to nie jest tak depresyjny klimat, jakiego zaznała. Tak, że on jej pokazuje zupełnie inną stronę życia, że życie może być radosne. No ale nie minęło dużo czasu, jak Adam okazuje się mieć problemy z alkoholem i utrzymaniem pracy. I Kinga bardzo długo nie widzi w tym w ogóle problemu, ponieważ ona tych trudności nie ma i nigdy nie miała, bo zawsze była bardzo ogarniętą dziewczynką, musiała się szybko tego nauczyć. I ona też radziła sobie finansowo, ona wiedziała w ogóle, jak sobie radzić we wszelakich kryzysach, tak? Jak to mamy to słowo taki kryzysoman, czyli człowiek właśnie, który no lepiej sobie radzi w kryzysie niż bez niego. Na dodatek zaczęła sobie wchodzić na ambicje, czy nawet Adam jej wchodzić na ambicje, że ona bardzo chciała pokazać, że ona nie jest jak inne kobiety, ona nie jest materialistką, tak? Ona nie jest pazerna na jego pieniądze, że ona jest gotowa go wspierać, bo przecież liczymy się tylko my i nasze uczucia, co oczywiście Adam w niej bardzo podżegał, tak mówiąc właśnie, podtrzymując tylko taką romantyczną wizję związku, nie patrząc na realia, na rzeczywistość. I Ania myśli sobie, Kinga myśli sobie, że kocha Adama, nie taki, jaki on jest teraz, ale taki, jaki mógłby być. Ona widzi w nim potencjał. Ona zawsze myśli w taki bardzo czuły sposób, że gdyby mu było lżej w życiu, gdyby nie miał takiej przeszłości, bo Adam też swoje wycierpiał, to byłby inny, byłby w innym miejscu. Po prostu nikt nie pojawił się na jej drodze, kto byłby wystarczająco cierpliwy dla niego i gotowy do pomocy. Zresztą podobnie myślała o swojej matce. Tylko czasem w nocy dociera do niej, że jest w pułapce i kolejny człowiek w jej życiu eksploatuje ją do granic możliwości. Ale nie są to częste momenty. Dajcie znać, czy to jest może bardziej wasza historia, czy może dziecka, dziewczynki sparentyfikowanej, która miała bardzo dużo takich opiekuńczych misji wczesnodziecięcych, tak? Że rodzic nie był na przykład agresywny, ale właśnie był bierny, słaby i było go strasznie żal zostawić w ten sposób. Pani Ewelina pisze, że dużo tutaj o mnie. Pani Katarzyna, że widzę siebie we wszystkich trzech dziewczynkach. Pani Olga, może zrozumiem matkę, już jej nie ma, ale nigdy nie rozumiała zła, jakie doświadczyłam z jej strony. No właśnie, taki rodzic, on może w ogóle tego nie widzieć. On w ogóle nie widzi tego bólu dziecka, bo jest tak skoncentrowany na swoim własnym bólu. On może nawet nie to, że chce temu dziecku krzywdę wyrządzić, on po prostu bardziej troszczy się o swoje własne potrzeby, jest na nic zafiksowany i tak, może być właśnie w jakiejś ciężkiej depresji, może być w uzależnieniu, wszystko jedno tak naprawdę, tak? Pani Eowina, nie jest to moja historia, ale wynik jej bardzo podobny. Pani Ola jeszcze pisze, czuję, że dwie poprzednie już przepracowałam i się nimi zaopiekowałam, ale ta jest jeszcze zraniona. Gdy uświadomiłam sobie, że w moim życiu celem jest szczęście mamy, no to wtedy był niezły mindfuck. To
Wow, to fajnie, że Pani już tyle ma przepracowane, bo właśnie, wiecie, tutaj mówiłam w moim tym poprzednim webinarze, który też jest na YouTubie o skrzywdzonym dziecku DDA-DDD, że mamy tak naprawdę wiele tych wewnętrznych dziewczynek z różnych etapów i z różnych relacji. I różne są rzeczy do uzdrowienia, nie tylko jedna, ale dla uproszczenia mówimy jedno wewnętrzne dziecko. A, XX, widzę siebie. Danuta, Ania przede wszystkim, ale trochę z Kingi. Mhm. I Pani Paulina. Trochę o mnie, mam teraz złość do ludzi, którzy są słabi, a ja jestem Zosią Samosią. O, to świetne miejsce. To świetne miejsce, Pani Paulina. To znaczy, że jest jakiś... To już jest kolejny etap przepracowywania krzywdy, jak jest złość. Jak nie jest tylko to właśnie ubolewanie nad nimi albo lęk w ogóle, żeby się zbliżyć do swoich uczuć. Złość jest piękną emocją. Oczywiście też można się na niej zatrzymać i też nie o to nam chodzi. Ale tak, że oni swoją słabością kontrolowali cały system. I na to warto się zezłościć. Tak? I że na przykład uczynili tak z pani czy ze swoich dzieci małe Zosie Samosie, które nie były jeszcze na to gotowe w ogóle. Tak? A w ogóle nie jest fajnie być Zosią Samosią tak naprawdę, a już na pewno nie 24/7. Tak? Dobrze by było mieć takie przekonanie w swoim repertuarze, że nie trzeba sobie ze wszystkim radzić samemu. Tak? Wtedy więcej można osiągnąć tak naprawdę. I pani Joanna Pulsa. Ja jestem tam, gdzie Kinga, choć wydawało mi się, że miałam mocnych rodziców, ale tak zaspokajam potrzeby mamy. Jasne, na pewno jest dużo niuansów. Można mieć mocniejszych rodziców, na przykład zawodowo, ale słabszych właśnie pod takim względem emocjonalnym, że oni się na przykład robią z ciebie powiernika, sojusznika, partnera do rozmów, kiedy jesteś małym dzieckiem, kimś, kto jest kubłem po prostu na śmieci emocjonalne, tak? I tam będzie ich słabość, niekoniecznie na przykład w finansach czy w ogarnianiu rzeczywistości. Mamy parentyfikację emocjonalną, instrumentalną. Można wykorzystać dziecko instrumentalnie, żeby zarabiało szybko pieniądze na przykład, ale i emocjonalnie, czyli żeby było kontenerem po prostu dla rodzica, gdzie powinno być dokładnie na odwrót. A pani Krystyna pisze, żadna z tych historii nie jest o mnie, jakieś strzępy, urywki. Jasne, no pewnie, że tak może być. Tak. Każda historia jest inna, może pani tutaj jakiś swój motyw znaleźć czy przywołać, tak, jak jeśli ma pani ochotę. A pani Krysiu, to chyba jest pani, pani Krystyna K., chyba się znamy. W moim życiu pani Katarzyna pisze, celem było szczęście taty, ale on już nie żyje i teraz walczę z natręstwami religijnymi, że muszę wciąż go ratować, na przykład modlitwą, postem, mszą. Okej, no właśnie, to tutaj coś z tego fanatyzmu religijnego, tak, nam też może pójść w taką obsesyjną kompulsywność, nie? Która często przykrywa nam bardzo dużo lęku i złości. Okej, idziemy dalej. No i tak, i słuchajcie, takie pytanie do Was, nawet tu powiększę, nie w tą stronę, w tą. Co łączy te historie? Co łączy te małe dziewczynki? Zobaczcie, pomyślcie, co je łączy. Dajcie znać też na czacie, co widzicie tak wspólnego w ich doświadczeniach. Ja tutaj będę wymieniać różne rzeczy, ale też pomyślcie sami. Tak? Na pewno lista jest niewyczerpana i wszystko, co mówię, jest bardzo niepełne, są tylko pewne takie perspektywy. To, co łączy te dziewczynki i na ogół kobiety kochające za bardzo, i na ogół kobiety z tendencjami do współuzależnień, to deprywacja emocjonalna. Tak się nazywa tak schemat, na przykład w tej klasyfikacji Younga, czyli pewne niezaspokojenie emocjonalne, nienasycenie się uczuciami, takie niedoznanie tego, wiecie, ciepła, poczucia, że ktoś właśnie nas widzi w całej naszej palecie barw. Tak, widzi, że jesteśmy motylkiem, a nie jakimś kamieniem, tak, tylko który daje oparcie, którego jak patrzymy w twarz, to widzimy tam jasność, światło, uśmiech, tak, takie przyjęcie, a nie na przykład ciągle zmarszczoną głowę, jakąś twarz, niechęć, tak, jakieś poczucie, że jesteśmy właśnie tym ciężarem. To łączy te dziewczynki, że one nie mają tego zaspokojenia, tak? Nasycenia się przede wszystkim tym, że ktoś mnie kocha, przyjmuje i wyraża tą swoją miłość na różne sposoby, że jestem ważna. To jest mega ważny punkt. Myślę, że jesteście w stanie się w wielu przypadkach w tym odnaleźć, że brakowało tego ciepełka. Te historie łączy też porzucenie emocjonalne. Porzucenie może być realne, tak jak w przypadku Ani, gdzie ojciec w końcu odchodzi do innej rodziny, ale porzucenie może być właśnie tak typowo emocjonalne, gdzie mamy ojca drugiej dziewczyny, druga się nazywała Ela,
Eli, który jest po prostu niedostępny emocjonalnie i zafiksowany na osiągnięciach i tak dalej. I w jakiś sposób tak odtrąca, porzuca, no nawet nie wiem, czy można mówić o porzuceniu, bo po prostu może nigdy nie był blisko, że ma miejsce i to jest w ogóle, ja myślę, słuchajcie, klucz programu, tak jak moje doświadczenie gabinetowe pokazuje, tak jak literatura, w którą się wczytuję, czy takie własne moje przetrawienie tych treści, że klucz sprawy jest za szybkie rozłączenie się. Przerwana, uniemożliwiona, bezpieczna zależność, której każde dziecko potrzebuje, każdy człowiek później również tego potrzebuje. Oczywiście ta zależność sobie dojrzewa, staje się pewną taką współzależnością, nie współuzależnieniem, tylko że jesteśmy w stanie zarówno być potrzebujący, tak, tacy, którzy no, wiedzą, że nie jesteśmy jednostkami samowystarczającymi, no taka jest prawda o naturze ludzkiej, ale że też właśnie potrafimy stanąć na własne nogi, podejmować swoje decyzje, tak i tak dalej, ale że to zostało bardzo często za szybko przerwane, rozłączone wtedy, kiedy jeszcze nie zdążyliśmy nauczyć się o świecie tego, że można mu ufać, że zawsze jest jakaś mama, jakiś tata, ktoś, kto mnie przyjmie, gdzie mam miękkie lądowanie, gdzie spadam na cztery łapy, gdzie jestem chciana, tak. Że w tych historiach właśnie to przerwanie to tak jest za silne, za szybkie, za mocne. Te historie łączy brak odzwierciedlenia, że to dziecko jest niewidzialne bardzo często w różnych swoich aspektach, albo że widziany jest tylko jakiś jego kawałek, albo jest widziane tylko to, czego ten rodzic potrzebuje. Potrzebuje twoich osiągnięć, twoich sukcesów, to widzę. Potrzebuje ciebie jako słodkiej maskotki, która mi będzie uspokajać męża, to widzę w tobie. Potrzebuje ciebie jako mojej piastunki, to widzę. Ale nie widzi całej reszty niezaspokojonych potrzeb na przykład. Tak? No i to nazywamy często straconym dzieciństwem. Często jest takie powiedzenie, że jak ktoś dowiaduje się o pewnych sprawach za szybko, to się starzeje od tego. Tak, jeżeli dziecko za szybko się dowiaduje, jak okrutny potrafi być świat, że ludzie zostawiają, że ludzie są niedoskonali, że ludzie tak nienawidzą siebie nawzajem i dowiaduje się tego, zanim zdąży zaufać temu światu, w pewnym sensie jego dzieciństwo jest stracone, za szybko się dowiedział, za szybko się zestarzeje, tak, jego dusza. No ale właśnie, tak jeszcze ten ważny jest ten brak odzwierciedlenia, właśnie niewidzenia, tak jak Ania na przykład nie widziała lęku w swoich dzieciach, po prostu jakby mieć klapki na oczach. Tak, możemy nie widzieć tego w swoich dzieciach, tego, czego nie widzimy w sobie. Więc warto, żeby na przykład właśnie poprzez oddziaływanie terapeutyczne, ale nawet teraz, słuchajcie, jak doświadczacie jakieś emocje, jak sobie tego słuchacie tutaj, nie? Żeby sobie nawet napisać, wziąć jakieś proste koło uczuć z internetu i napisać sobie, co tam teraz przeze mnie przechodzi, żeby zacząć widzieć swoje uczucia, czuć się, tak? Czy jakby, żeby zdobyć właśnie jakiś słownik nazywania tych uczuć, ale też nawet sobie, słuchajcie, wpisać po prostu, jak się uczucia manifestują w ciele, jak można je rozpoznawać, jeżeli tak, jeszcze słownik nam nic sam z siebie nie da, a potrzebujemy właśnie zacząć monitorować nasze ciało, tak, taki wystarczająco dobry rodzic, on właśnie pomaga w tym dziecku, że na przykład mówi, ojejku, widzę teraz, że masz bardzo duże oczka, tak, nie wiem, chcesz się schować, no musisz się bać, czego się przestraszyłaś, tak, aha, bo tata krzyczał, tego się przestraszyłaś, dobrze, poczekaj, to uspokoję cię, czy cokolwiek, tak, że rodzic mu to właśnie z tym zwierciadłem, które nazywa, odbija, dziecko wtedy się dowiaduje o sobie, kim jest, ale też co przeżywa. A w takich historiach tego, wiecie, w ogóle nie było, albo w bardzo ograniczonym stopniu, że dziecko nie mogło się tej umiejętności nauczyć. Tak, to już powiedziałam, że ci rodzice widzą coś innego, oni nie widzą realnych potrzeb dziecka, oni widzą bardziej swoje własne potrzeby, tak, i to jest krzywda. Coś innego jest ważniejsze niż ty. To jest taki bardzo, bardzo znany motyw kobiet, które spotykam w gabinecie, które mówią o swoich, no czy to rodzicach, czy najczęściej partnerach, tak, że zawsze jest ktoś ważniejszy niż ja. Słuchaj, to może być praca, wiesz. Można powiedzieć, no dobrze, no koleżanki mi zazdroszczą, mamy dużo pieniędzy, tak, ale ja wiem, że jestem mniej ważna niż jego praca. Ja wiem, że jak on się ze mną nawet umówi, ale coś mu wyskoczy w pracy, to ja zawsze jestem na drugim planie na przykład, tak. Czy dzieci są na drugim planie. Czy ja nigdy nie mam właśnie tego pierwszeństwa, czy tej gwarancji, że się zobaczymy, że się spotkamy, że porozmawiamy, że będę miała jego wzrok, że będę miała jego uwagę. Więc to może być praca, to może być właśnie alkohol twojego partnera, to może być jakaś, no właśnie,
jaskinia twojego partnera. Oczywiście tak, każdy mężczyzna potrzebuje tego, każdy człowiek potrzebuje pewnego czasu separacji od drugiej połowy, ale tak, nie do tego stopnia, że na przykład go wycina zupełnie z życia, tak, nie wiem, wyjeżdża, czy się po prostu zamyka w sobie, tak. Że zawsze jest coś ważniejszego, było ważniejsze coś niż to dziecko, i teraz na przykład też może być w twoim związku, że też się po prostu nie czujesz ważna. To, co jest charakterystyczne dla takich domów, w ogóle dla domów dysfunkcyjnych, tak, to właśnie, że tam się zajmują ludzie, tak, wątkami pobocznymi, a nie zasadniczymi w tej rodzinie, tak, a zwłaszcza te osoby, przy których była nutka nadziei, czyli na przykład często przy matkach, tak, ojciec załóżmy pił, czy stosował przemoc, w matce była jeszcze jakaś nadzieja, no bo ona była załóżmy trzeźwa, coś próbowała z tym robić, ale bardzo często, no właśnie, tak jakby nie były nazywane rzeczy po imieniu, bo to właśnie rozjuszało tym bardziej tego, wiecie, hipopotama w pokoju stołowym, więc dla zachowania statusu quo, załóżmy taka matka, czy nawet ten ojciec, przyczepiają się do jakichś rzeczy w ogóle nieistotnych, właśnie na przykład do tego, jak to dziecko się uczy, nie wiem, jak dzieci się zachowują, jak wygląda mieszkanie, właśnie wygląd, czy jakieś osiągnięcia, nie, że to w ogóle w tym, to nie o to chodzi. To tak jak w tej metaforze, że jakby wylewać wiadrami wodę z łodzi, która się już tonie, topi, bo jest w niej potężna dziura. Tak? Czy, no nie wiem, jak zabijać pojedyncze muszki, owocówki, podczas gdy w kącie leży stary banan, tak? I po prostu się trzeba pozbyć tego, co jest źródłem, co śmierdzi, co jest przyczyną tych problemów, a nie tylko radzić sobie z tymi jakimiś tam konsekwencjami. No bo właśnie to, że na przykład dzieci się słabiej w takich rodzinach uczą, czy mają jakieś zaburzenia koncentracji czy uwagi, no to często jest właśnie konsekwencja czegoś. Podobne w tych historiach to, że takie dzieci i bardzo pewnie możliwe, że duża część z was miała jakąś misję specjalną w rodzinie. Wiecie, nikt takich rzeczy nie mówi wprost, no, nie ma czegoś takiego, to też często jest owiane absolutnie nieświadomością, ale żeby właśnie poradzić sobie dziecko, żeby dziecko poradziło sobie z bezradnością w jakiś sposób, no to szuka tych, tak, szuka jakiejś strategii, co tu zadziała, tak, i też nie tylko co zadziała na rodzica, ale też co zadziała na jego własne emocje, tak, żeby mogło się w jakiś sposób ukoić, uspokoić, jakoś mieć poczucie kontroli nad tą rzeczywistością. I te dziewczynki też miały swoje misje specjalne, oczywiście absolutnie niespełnialne te misje, nierealistyczne. I na przykład wiem, że porusza was wątek poczucia winy. Myślę też, co by tu z tym poczuciem winy zrobić, w sensie, co dla was by przygotować, bo wiem, że to jest temat hot, poczucie winy, tak, toksyczne i w ogóle to takie bycie takim gotowym do czucia się winnym za nieswoje nawet sprawy. I to jest na przykład jedno z tych źródeł, czyli że masz misję specjalną, ona jest na dzień dobry nie do zrobienia, więc oczywiście ci się nie udaje, a ty się czujesz winna, bo byłeś tylko dzieckiem i nie wiedziałaś, że tego się nie da, że na przykład nie da się zatrzymać taty w rodzinie, taty, który po prostu tak ma inne pomysły na swoje życie. I nie ma takich w głowie standardów, żeby na przykład ta pierwotna rodzina, że będzie nad nią pracował, załóżmy. Właściwie to się trochę powtarzam, tak, że istnieje w nas taka wielka, i w tych dziewczynkach, taka wielka niezaspokojona lub tylko częściowo zaspokojona tęsknota. No to właściwie jest o deprywacji emocjonalnej, za bliskością, za miłością, za połączeniem. To bardzo często z tym przychodzą też kobiety do gabinetu, że właśnie nie czują bliskości w relacji, tak, że czują właśnie to oddalenie, jakiś chłód, mur, ścianę, tak, że na ogół jest tak, że była jakaś część życia, w której było to zaspokojone, a potem zostało przerwane właśnie w wyniku jakiegoś kryzysu i dalej jest ta tęsknota. Dziewczynki opracowały właśnie sobie oczywiście strategię, jak zdobyć miłość rodzica i wielokrotnie próbowały tych strategii. Często te próby się udawały, tym bardziej to ukotwiczyło te metody. No i były to próby zaspokojenia oczywiście ich własnych normalnych potrzeb, no, na przykład właśnie potrzeby akceptacji przez tego rodzica, budowania na czymś poczucia wartości. To już też powiedziałam, że to buduje pokłady poczucia winy i wstydu, że nie jest się w stanie sprostać tej misji. Te dziewczynki kochały swoich rodziców, jak wszystkie dzieci, i postanowiły wziąć za nie odpowiedzialność, skoro taka była potrzeba rodziny, na przykład za ich szczęście, spokój.
Konsekwencją jest to też, że rozwija się w sobie daleko idącą tolerancję na frustrację, na chaotyczne, bezwzględne zachowania tych rodziców. Tak? I nawet już się nie czuje po prostu w pewnym momencie tego, że sprawy wymykają się spod kontroli, że normalnie dziecko, które byłoby z innej rodziny, gdzie byłoby zaspokajane, minuty by nie wytrzymało w takim klimacie, bo natychmiast by się trzęsło, płakało, nie wiem, złościło. No ale my mamy po prostu już rozwiniętą tolerancję, więc nas to nie rusza. Organizm jest taki, nasze ciało, nasza psychika, no bardzo adaptowalny do różnych warunków, tak, to jest dobra cecha, tak, żeby móc przetrwać, ale tak można, to tak jak w metaforze śmierdzącego pokoju, no siedzę w tym śmierdzącym pokoju, ja nie czuję po prostu w pewnym momencie tego smrodu, mój nos się przystosowuje do tego, żebym ja mogła tu wysiedzieć, skoro już muszę tu siedzieć, no to jakoś tak się dzieje, tak jesteśmy zbudowani, żeby nas tak bardzo nie bolało. Tak samo jak się uderza w tą samą ranę cały czas. Pierwsze ciosy bolą najbardziej, a potem to już tak bardzo nie boli. Tak? Nie odczuwamy tego tak bardzo, co jest błogosławieństwem i przekleństwem tej ludzkiej natury. Te dziewczynki też bardzo ćwiczyły swój mięsień dawania, a atrofii, czyli takiemu zanikowi, uległ im mięsień przyjmowania. To też oczywiście taka metafora, tak, że te dziewczynki są ćwiczone na dawczynie, na to, że to z nich wypływa energia. Nie, ale że nie ma wymiany tam energii odpowiedniej, tylko w jedną stronę to płynie. Tak? Oczywiście to jest w ogóle zaburzony porządek taki, wiecie, transgeneracyjny. Ta energia powinna iść od rodziców, od poprzedniego pokolenia do dzieci, a nie w drugą stronę. Tak? To jest właśnie parentyfikacja, gdzie jest odwrócony porządek świata, tak? Tak jak to powinno wyglądać. No i oczywiście też miały prawo skojarzyć miłość z jednym wielkim dramatem, że miłość to nie jest spokój, to nie jest spełnienie, komfort i bezpieczeństwo, tylko miłość to jest chaos, adrenalina, intensywne przeżycia, wyratowywanie się z opresji, także że na tym to polega. Warto jeszcze zaznaczyć, słuchajcie, też, że to były właśnie trzy historie takie bardzo powszechne, o których często słyszę, ale może podobne historie czy podobny problem na finale, czyli właśnie współuzależnienie, te tendencje, mogą się wziąć z genezy takiej jak na przykład choroba rodzica, w pewnym momencie jakaś chroniczna, gdzie się trzeba było tym rodzicem zajmować i cała uwaga rodziny się tam skoncentrowała, jakaś nagła śmierć tego rodzica, tak? Oczywiście niezawiniona, ale może też jakieś samobójstwo. Narodziny rodzeństwa nawet, gdzie nie było, dziecko nie pomogło się w przeżyciu tego wydarzenia, które dla niego jest bardzo znaczące. Może niepełnosprawne rodzeństwo w rodzinie, a może wybitnie uzdolnione rodzeństwo, tak, gdzie też poszła cała uwaga tam, żeby go kogoś kształcić. A może to ty byłaś właśnie dzieckiem wybitnym, dzieckiem z piedestału, gdzie też widziało się tylko to, że jesteś na piedestale, a nie widziało siebie się w twoim człowieczeństwie. Się ciągle trzeba było starać tylko, żeby nie spaść. A może... że może jesteś dzieckiem wybitnym, dzieckiem kogoś wybitnego, że twój rodzic jest z kolei z piedestału, tak? No i ty z jednej strony ludzie ci zazdroszczą, że już masz takie przetarte szlaki w tym świecie, a to jest też bardzo duża taka trudna pozycja, bo możesz chcieć doskoczyć, możesz chcieć coś udowodnić, ludzie mogą czy rodzice mieć od ciebie jakieś niesamowite oczekiwania. A może to była wojna, emigracja, jakiś wyjazd zarobkowy, tak? Coś, co przerwało naturalny dopływ uwagi do ciebie, w ogóle naturalny porządek tej rodziny. Może w czymś takim bardziej się odnajdujesz. Oczywiście też jest bardzo ważne, i tu chciałam też powiedzieć, że bardzo ważne też jest oczywiście, jaka ty byłaś, jaką ty jesteś dziewczynką, jak byłaś dziewczynką, jesteś kobietą, tak? Bo z takimi historiami można poradzić sobie na różne sposoby. Na przykład też poprzez unikanie związków albo w ogóle przeciwieństwo strategii kochania za bardzo, czyli bycie w ogóle skrajnie skupionym na sobie w związku. I wiele różnych czynników składa się na to właśnie, jak ty przeżyłaś daną historię i jaką przyjęłaś też strategię, żeby radzić sobie z takim życiem. I kilka składników na to się składa, na przykład tak, z którym rodzicem bardziej się utożsamiłaś, to jest bardzo ważne, bo często jeden rodzic jest dla nas ważniejszy psychologicznie, bardziej chcemy być jak on, a nie chcemy być jak inny.
jaki sama masz zbiór cech po prostu, tak? Jakie zachowania też zadziałało na twoich rodziców w dzieciństwie, tobie samej, co przyniosło ulgę. Nie? Wiecie, to jest naprawdę splot, a też ważne jest to, bo może to jest twoja historia, że ty nie byłaś realnie porzucona na przykład i też na przykład czujesz się w ogóle winna, że obrażasz teraz swoich rodziców i jesteś nielojalna, bo przecież ciebie nikt nie porzucił, ty po prostu się czułaś porzucona, bo właśnie, nie wiem, twój rodzic za chlebem wyjechał za granicę i długo tam przebywał. I to też jest w porządku właśnie. Wiecie, w psychoterapii my pracujemy na subiektywnych znaczeniach i subiektywnym świecie przeżyć pacjenta. Nie szukamy prawdy obiektywnej. Bardzo często wasi rodzice w ogóle by im nie przyszło do głowy, że wy się czuliście tak, jak się czuliście, czy że byliście odrzuceni. Że czuliście się odrzuceni. Nie? No, raz, że rodzice często się nie chcą przyznawać do swoich błędów na starość. Dwa, że no właśnie często nie było to takie ewidentne, że rodzic po prostu z dnia na dzień odszedł, czy coś takiego, ale liczy się wasze przeżycie i to trzeba by było uprawomocnić i to jest to wewnętrzne dziecko, z którym właśnie chcemy się spotykać, które chcemy opiekować, że mogło być względnie okej, ale ty coś tak przeżyłaś i to jest ważne, tak? I nikogo nie chcemy tutaj jakoś tam obwiniać, po prostu chcemy ciebie zrozumieć. No i właśnie, ale tutaj akurat chcę pokazujemy, czy rozmawiamy o tej opcji współuzależnienia, kochania za bardzo, czyli nadmiernej zależności, podporządkowywania się, samopoświęcenia, jakby te strategie, ten sposób na przetrwanie, na radzenie sobie z tymi doświadczeniami tutaj omawiamy. Nie, ale oczywiście można sobie zupełnie inaczej z takimi historiami też poradzić, o tym może w innych odcinkach kiedyś wam opowiem. Zerknę na wasze komentarze, zanim przejdziemy do rozwiązywania tego, czy ratowania, czy pomagania temu dziecku. Oho, tu się dużo komentarzy porobiło. O, jest pani Ewelina Maciejewska. Pani Ewelina, dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Przeze mnie teraz przechodzi złość, gniew, ale też smutek, bezsilność. Siedzę w aucie, słucham i nie wiem, co myśleć. Mam wrażenie, że nigdy nie przerobię swoich defektów, a one mnie niszczą. Spokojnie. Spokojnie, pani Ewelino, też nie wszystko trzeba koniecznie przerobić. Warto się skupić na jakiejś jednej rzeczy, oczywiście terapeutycznie. Jak jest tego tak dużo, to koniecznie terapeutycznie i na nic nie czekamy. Dobrze, że pani tutaj jest i też sobie pani się wspiera, ale na pewno potrzeba jeszcze czegoś więcej. Pani Olga pisze, tak miałam z byłym, zawsze coś ważniejszego, zawsze inny czy picie. W sumie w rodzinnym domu też było wszystko ważniejsze, ja nie, no chyba, żeby robić za matkę, choć byłam mała, no właśnie, tak, podobne doświadczenia. O właśnie, Matias. Był na pewno podobny do jednego z rodziców, my nie wybieramy w ciemno, wybieramy to, co znamy z domu, schemat się powtarza. Dokładnie, wybieramy bardziej to znane piekło niż nieznane niebo. Panie Łukaszu, pan tu jest, aż za bardzo ze mną rezonuje ten live, żeby szerzej komentować, ale to wszystko bardzo ważne dla mnie kwestie. Okej, okay. Też miejcie uważność na siebie, jak czujecie, że tu jest jakoś za dużo uczuć w was się pojawia, to wyłączcie sobie to, to wszystko będzie tu zapisane, można sobie później wrócić, nie trzeba doprowadzać jakby, żeby tam za dużo może tych uczuć tak w was było, jeżeli czujecie, że tak, to jakoś nie dacie sobie dzisiaj rady za jednym razem to przełknąć. Można sobie podzielić na kawałeczki. O, jeszcze tutaj Matias S. Polecam książkę Otwórz swoje wewnętrzne dziecko. Stefanie Stahl też polecam. Bardzo fajna książka. I pani Krysiu, to pani jest chyba. Myślę, że najważniejsze to być niewidzialnym. I teraz odkrywam, dlaczego tak jest to do dziś. Nie rozumiem, dlaczego najważniejsze to być niewidzialnym. Aha, w sensie, żeby się tak schować przed, no właśnie, w sumie przed czym. Może pani napisać więcej, jak ma pani ochotę. Dobrze, kochani, no właśnie, ten czas leci nieubłaganie. Idziemy w stronę słońca teraz. Idziemy w stronę słońca, w stronę inspiracji, które chcę wam dać do rozwoju. Pamiętajcie, nie miejcie zbyt dużych oczekiwań względem samych siebie dzisiaj, względem webinarów, tak, czy jakkolwiek. To jest to, co ja teraz mówię, w pigułeczce, to jest praca na lata, a czasami to jest wyzwanie życia, żeby jakoś z tą swoją raną
ją opiekować, ona się może odnawiać, mieć na nią uważność, tak, że to bez pośpiechu i niecierpliwości, małe kawałeczki, jeżeli zapamiętasz dzisiaj sobie jedno zdanie z tego wszystkiego, które będzie sobie z tobą pracowało przez następny tydzień, super, jest perfekt, wystarczy. Bez żadnych za dużych oczekiwań. To, co ja teraz też powiem, oczywiście miejcie dla mnie również łaskawość, jest niepełne, jest fragmentaryczne, jest takiej garścią inspiracji ode mnie dla was i może w czymś odnajdziecie siebie, bo przechodzimy tutaj do odpowiedzi na pytanie, jak ratować to dziecko. Specjalnie używam tego słowa ratować, bo często chce nam się ratować kogoś, tego naszego partnera, tak? Bo on wydaje się na przykład, że na pierwszy rzut oka bardziej wymaga ratunku, bo jest na przykład uzależniony, tak? I popada w niesamowite tarapaty. A to nas trzeba uratować tak naprawdę, to my mamy tę odpowiedzialność za siebie i ona i to wewnętrzne dziecko czeka na ciebie, aż się w końcu nim zajmiesz. Do rzeczy. Widać to? Widać. Dobrze. Jak chcecie sobie czytać, co tu jest napisane, możecie sobie rozszerzyć ekran. Jak możemy uratować to dziecko z pułapki, w której utknęło w przeszłości? Oto kilka inspiracji, lista jest niepełna. Oczywiście warto, żebym znowu podkreśliła, że to jest terapeutyczna praca długoterminowa, tak? To są rzeczy do inspiracji i do takiego trochę, jakby to nazwać, do wsparcia, ale na ogół trzeba to w bliskiej więzi z terapeutą opiekować. Ale co jest tutaj ważne? Poczuj swoją krzywdę zamiast winy. Zauważ, że prawdopodobnie na początek, czy automatycznie czujesz się winna za coś. Winna za to, że taki los zgotowałaś swoim dzieciom, winna za to, że wybrałaś takiego faceta, winna za to, że on nie jest przy tobie szczęśliwy, że on tyle pije, bo właśnie nie jest przy tobie szczęśliwy i tak dalej, i tak dalej. I wina, wina, wina cały czas. Nie? A poczuj swoją krzywdę pod tym wszystkim. Tak? Właśnie zauważ, że pod spodem jest skrzywdzone twoje wewnętrzne dziecko. Że ono bardzo często się czuje winne, ponieważ właśnie miało jakieś swoje postanowienie, że coś tutaj po prostu wymyśli niesamowitego dla swojej rodziny. No ale guzik, po prostu nie można było tego absolutnie zrobić. I to ono było skrzywdzone tak naprawdę tym, że rodzic nie dał rady zapewnić odpowiednich warunków do twojego rozwoju. Tak? Ważne jest, żeby poczuć krzywdę zamiast winy. Ale uważaj, jeśli jesteś wybawicielką, tutaj w ogóle, jeżeli znasz teorię trójkąta dramatycznego, o którym też w którychś z webinarów mówiłam, przy okazji możecie, tak, jeżeli ktoś tutaj doszedł przed chwilką, bo widzę, że się zmieniają te liczniki, to możesz zasubskrybować ten kanał. W jednym z webinarów mówiłam więcej o trójkącie dramatycznym, on się składa z wybawiciela, ofiary i prześladowcy. Jeżeli jesteś na tym boku trójkąta wybawicielskim, to warto, żebyś zobaczyła też w sobie ofiarę, ale i prześladowcę. Że ty też jesteś ofiarą tego wszystkiego, że twoja ofiara, ktoś, kto wydaje ci się, że jest ofiarą, on tak naprawdę dzisiaj umieścił taki cytat na Facebooku, on często wcale nie jest taką ofiarą, bo on kontroluje sytuację poprzez swoje uzależnienie na przykład. Tak. A ty też jesteś w tym wszystkim ofiarą i też zobacz tą niemoc w sobie. Jeżeli jesteś Zosią Samosią, chcesz widzieć przede wszystkim swoją siłę i to, co możesz zrobić, to zobacz też w sobie swój ból. Tak, to, że ty też mogłabyś być dzisiaj w innym miejscu, gdyby nie, tak, pewne historie. Ale też zobacz sobie prześladowcę. Zobacz też w sobie ten taki kawałek, który się złości, który jest uporczywy, który chce rządzić, który chce zmieniać kogoś na siłę, kogoś, kto chce wpływać na cudze życie, ingerować w cudzą karmę, tak? I że też masz w sobie ten kawałek, że robisz wszystkie te trzy numery, właśnie wybawicielki, ofiary, prześladowcy, często właśnie po to, żeby nie zająć się sobą samą, bo te wszystkie strategie, one są bardzo nęcące, ale one odwracają często oczy twoje od podstawowej sprawy, czyli twojego właśnie własnego bólu, twojego wewnętrznego dziecka. Jeśli jesteś ofiarą, to zobacz też, że dzięki temu, a to już powiedziałam, kontrolujesz sytuację, więc masz moc, tylko nie używasz jej w swojej sprawie. Bo to, że masz moc, to jest
pewniejsze niż myślisz, tak? Moc, żeby coś zmienić w swoim życiu. Tylko bardzo często utożsamiasz się z jakąś pozycją, z jakąś rolą, tak? Nie bardzo widzisz jeszcze, co możesz w tym zrobić, ale właśnie używasz często tej siły na co dzień, na przykład w nie swojej sprawie, właśnie poświęcając się dla kogoś chociażby. Zrozum też krzywdę warunkowej miłości i sporadycznych odrzuceń. Tak? Może ci się wydawać, że właśnie no nie było tak źle, no bo miałaś dach nad głową i tak dalej i doceniano cię za osiągnięcia, tak? Ale zwróć uwagę i zrozum, że może mogłaś być właśnie widziana w czymś, co pasowało twojemu rodzicowi, a niewidzialna właśnie tutaj, jak pani Krystyna napisała, niewidzialna w jakimś aspekcie, a ten aspekt jest ci teraz niesamowicie potrzebny w życiu, tak? Na przykład twoja emocjonalność, tam twoja kobiecość, cokolwiek tam zostało wycięte z ciebie, tak? Czy niezauważone. Ważne, to jest też, słuchajcie, to jest praca na w ogóle na lata może być, nie dla wszystkich, ale nawiąż kontakt ze swoją agresją. Możesz być z tych kobiet, tych miłych, grzecznych dziewczynek, które nie mają kontaktu z tym swoim czujnikiem, z tym swoim instynktem samozachowawczym, ponieważ tutaj warto obejrzeć mój webinar o współzależnieniu, ten pierwszy sprzed tygodnia, jak opowiadałam o tej scenie z filmu Kiedy mężczyzna kocha kobietę, to nie będę się powtarzać, ale tam wyjaśniłam na przykład taką scenę, w jaki sposób dziewczynka może oduczyć się złościć, a zamiast tego zamieniać złość na smutek albo poczucie winy właśnie na przykład, tak? I traci kontakt ze swoją bardzo żywotną energią, która jej pomoże, mogłaby pomóc rozpoznawać drapieżników właśnie i oprawców. I tutaj nie mogłam nie wspomnieć o książce Biegnąca z wilkami Clarissy Pinkola Estes, nie wiem czy ją znacie. Mówi się o tym, że to jest w ogóle taka Biblia kobiecości, Biblia dla kobiet. Ona opowiada tam o takiej archetypie dzikiej kobiety na podstawie różnych bajek, baśni, z kultury. Tak? Ta autorka jest też psychoterapeutką. I ona pisze na przykład tak, taki cytat przytaczam z niej, że wszystkie stworzenia muszą nauczyć się, że istnieją drapieżnicy. Bez takiej wiedzy kobieta nie zdoła poruszać się po własnym lesie, tak by nie zostać pożartą. Zrozumieć drapieżnika to znaczy stać się dojrzałym zwierzęciem, które nie jest bezbronne z powodu swej nieświadomości, ufności, braku doświadczenia czy głupoty. Ona tam też mówi o tym, że jak to by było, gdyby wilczyca nie nauczyła swoich małych wilczątek, czy jak powiedzieć, wilków, że nie mogą, że mają uważać na grzechotnika. Także ona właśnie wyposaża w to, że świat nie jest całkowicie dobry, że musisz też umieć się bronić, musisz też umieć zaatakować. Tutaj też polecam taki filmik Petersona, Jordana, Wyhoduj kły, tak się jakoś nazywa śmiesznie, Wyhoduj kły, że jakby po to, żeby nie namierzył cię drapieżnik, żeby nie zobaczył w tobie ofiary. Tak, to tutaj wiecie, takie naturalistyczne skojarzenia, metafory, odniesienia, ale chodzi o to po prostu, żeby mieć dostęp do swojego sprzeciwu, do tego rodzaju energii, nie właśnie, nie tylko do tych pasywnych uczuć, ale też do agresji, która nam może pomóc się trochę otrzepać z tego współuzależnienia i trochę zobaczyć, bardziej się podłączyć do rzeczywistości, tak, a potem podłączyć się do rzeczywistości swojego wewnętrznego dziecka. Najpierw warto zacząć od tego, żeby skontaktować się ze złością w swojej teraźniejszości, że na przykład tak, w czym jestem niezaspokojona, co mi nie pasuje w tej relacji. Tak, jeżeli ktoś tak kompletnie nie odnajduje tego typu energii w sobie, ja bardzo często w gabinecie na przykład zachęcam, żeby sobie zrobić kurs samoobrony. Tak, czyli żeby po prostu mieć takie bezpieczne miejsce, w którym można uderzać swoimi pięściami, nogami w jakieś ochraniacze cudze, tak, ale zobaczyć, że jestem do tego zdolna, że mogę wydobyć z siebie taki ruch, taką energię, że to jest energia, która tak, uderza w coś, która może zniszczyć, która może skrzywdzić, że ja też mam to w sobie. Dla osób, które mają cichy głosik, które nigdy nie doświadczyły swojego krzyku na przykład, nigdy nie poczuły, jaki mają instrument w sobie, instrument, który może zwołać tak całe piętro twoich sąsiadów, jeżeli tylko byś potrzebowała, to warto sobie przejść też się do jakiegoś intymnego lasu, jakiegoś miejsca, krzyknąć sobie kilka razy, tak? Może to nie fajnie, żeby zwierzaków nie straszyć, tak? Ale kilka razy po prostu, tak? Żeby zobaczyć, poczuć tą swoją energię, tak? Dostać się do niej. Dobrze by było, żebyś też, moja droga, zrozumiała tą swoją dziecięcą strategię. Jak jesteś na terapii, to terapeuta ci pomoże zrozumieć, o co w tym chodziło.
O co chodziło w tej misji? Dlaczego akurat taka? Kto cię do niej wydelegował? Bo często ktoś ci w tym pomagał, niekoniecznie wpadłaś na to sama. Żadne dziecko naturalnie nie marzy o tym, żeby robić takie rzeczy jak historie tutaj kobiet, o których wam opowiedziałam. Terapeuta też może pomóc ci nazwać potrzeby, jakie próbowałaś w ten sposób zaspokoić, a w zasadzie, że rodzic to zrobi. Właśnie przede wszystkim bezpieczeństwa, wolnej ekspresji, miłości. O tych podstawowych potrzebach też mówiłam w webinarze Skrzywdzone wewnętrzne dziecko DDA-DDD. O tym też mówię na mojej grupie zamkniętej, płatnej, o której będę wam opowiadać za chwilę i do niej zapraszać jeszcze kilka osób. O tych mamy takie całe jedno spotkanie o niezaspokojonych potrzebach. Bardzo jest ważne, żeby dotrzeć przy pomocy terapii do tych wczesnodziecięcych uczuć, nawiązać z nimi kontakt, w ogóle z tymi pierwotnymi instynktami. Tak? Z tego, co was czytam, to wy już niektórzy tutaj docieracie, w ogóle widzę was po któryś raz na webinarach, wy cały czas do czegoś dążycie, tak? Łączycie się, szukacie swoich dróg. To jest świetne, naprawdę, o ile tylko macie właśnie wsparcie też jakieś takie, gdzie was ktoś w tym jakoś czuwa nad wami, nie? Że nie robicie tego wszystkiego na własną rękę. To dobrze, ale właśnie, że trzeba dotrzeć, nie tylko tak intelektualnie zrozumieć te strategie dziecięce, ale też dotrzeć do tych uczuć, je odblokować. To jest bardzo trudne, bolesne często. No niestety, no to nie należy do najprzyjemniejszych sytuacji. Natomiast trzeba przez to przejść, trzeba przejść przez to piekło jeszcze raz, ale tym razem już tak, jesteśmy dorośli i to jest już bardziej, większej krzywdy nie będzie niż ta, która była w dzieciństwie, bo byliśmy dziećmi po prostu, więc w ten sposób można się troszkę uspokoić i zaufać, że takie odreagowanie tamtych historii przyniesie znaczącą poprawę i ulgę. Gwarantuję. Jeśli doznałaś za szybkiego połączenia, bardzo pragniesz się z kimś połączyć, no właśnie, to uszanuj to i uważaj na ten wrażliwy kawałek ciebie. Także jeżeli odnalazłaś się w tych historiach, gdzie właśnie ktoś, jest to rozłączenie emocjonalne, ktoś cię opuszcza, ktoś właśnie choruje, miałaś za krótko tego rodzica w bliskości, tak? Czy nie zdążyłaś się wysycić tą energią, to możesz mieć w sobie właśnie to kochanie za bardzo. Tutaj w tym obszarze bardzo polecam książkę Toksyczne namiętności Susan Forward. Ja na potrzeby tego webinara ją sobie przeczytałam i ona jest tam bardziej o obsesyjnych kochankach, obsesyjnej miłości, tak właśnie o takich osobach, które tak cały czas próbują właśnie symbolicznie tego rodzica odzyskać, połączyć się z nim dzisiaj przy pomocy jakichś już dorosłych ludzi. I to jest bardzo trudne i trzeba uszanować ten wrażliwy kawałek siebie, tak? Zacząć go nad nim panować, kontrolować w jakiś sposób, tak, żeby nam po prostu nie płatał figli cały czas. Możesz też zauważyć, że ta strategia, ta, którą dzisiaj stosujesz w swojej dorosłej relacji, na przykład właśnie strategia nadkontroli, nadodpowiedzialności, tak naprawdę chroni cię przed prawdziwą bliskością, bo w prawdziwej bliskości nie potrzeba tego wszystkiego, tak? Ale tobie prawdziwa bliskość raz, że może być kompletnie nieznana, dwa, że może ci się kojarzyć właśnie z okropnymi uczuciami, więc lepiej tego nie czuć, tylko działać, tak? Ale tak, wiedz, że to, co masz, to może nie być bliskość i ona wręcz tylko cię przed tym właśnie chroni, przed tym doświadczeniem, które tak wydaje ci się, że może być jeszcze bardziej bolesne. Nie wiem, czy jesteś tutaj jeszcze, Marita. Marita ma teraz taki fajny webinar o lęku przed bliskością, widziałam. Tak, można go tam sobie kupić w jej sklepie, więc jak jesteście zainteresowani tym tematem, konkretnie lęku przed bliskością, to można to tam sobie na pewno znajdziecie dużo różnych jeszcze odniesień i odpowiedzi na między parami. Zerknijcie. I jeszcze jeden cytat z Biegnącej z wilkami a propos tych naturalnych instynktów. Trzeba pielęgnować naturalne instynkty, chronić je, pozwalać im wzrastać, bo nawet w najbardziej ograniczających warunkach, jakie narzuca kultura, rodzina czy własna psychika, kobiety, którym udało się nawiązać łączność z najgłębszymi pierwotnymi instynktami, o wiele rzadziej ulegają niemocy i stagnacji. Tak? Wiecie, możecie mieć takie poczucie, matko, jakie naturalne instynkty, co to w ogóle jest, tak? Wiecie, tutaj ja bym interpretowała te instynkty jako po prostu emocje, tak? Podstawowa
paleta uczuć, które jak jesteśmy w nie wyposażeni, po prostu je czujemy, umiemy ich użyć, umiemy nadać im ekspresję, tak, kierujemy się nimi w jakiś sposób, na czym też uważam jest zbudowana potem intuicja, że po prostu nam się jakby już rozpoznajemy coś bardziej tak szybko, co nam pasuje, co nam nie pasuje, to jest po prostu to, tak, i można odzyskać z tym kontakt, wiecie, można z tym odzyskać kontakt, nawet jeżeli to było takie bardzo przytłumione, ale często właśnie trzeba no, zderzyć się z tymi wczesnodziecięcymi doświadczeniami, żeby po prostu trochę tak zacząć od nowa, zrobić taki po prostu twardy reset, tak, tych doświadczeń, tych uczuć, które tam się nam pokomplikowały, pozazębiały, tak, i czujemy różne rzeczy w nieodpowiednich miejscach, czyli tam, gdzie normalnie by się można było zezłościć, my się smucimy, gdzie trzeba by było się smucić, my żartujemy, tam, gdzie trzeba by było, nie wiem, się zawstydzić tak zdrowo, no to my tak, nie wiem, żartujemy, śmiejemy się, nie? Że jest, może być dużo w tym pomieszania, poplątania. Zrozum też, że starasz się tak naprawdę w swojej, jeżeli jesteś współuzależniona, tak, czy właśnie taka kochająca obsesyjnie za bardzo, że starasz się zadowolić symbolicznego rodzica często i utknęłeś w swojej starej, pierwotnej historii, że często nie chodzi tutaj naprawdę o twojego partnera, oczywiście też i się bardzo starasz, ale że może w tym być taka energia naprawdę właśnie symboliczna, że ty chcesz coś sobie udowodnić w takiej swojej właśnie pierwotnej, dawnej historii. I zrozum psychiczną zasadę przymusu powtarzania, że każdy z nas tak naprawdę chce, by nasza historia w końcu zakończyła się happy endem, a my w końcu przestaniemy być bezbronni. Czyli jeżeli masz to poczucie, jakby możesz nawet tego dobrze nie pamiętać, ale że chciałaś bardzo, no właśnie na przykład, żeby ten tata nie odchodził, żeby on się zmienił i czułaś, że masz jakiś na niego wpływ, ale nie za bardzo i nie skończyło się to najlepiej, to masz w sobie taką psychiczną energię do tego, żeby zakończyć tą historię, żeby teraz sobie udowodnić, że mogło być tak naprawdę inaczej. Tak? Chcesz w sobie podtrzymywać taką pewną nadzieję, która daje i poczucie kontroli, i daje ci pewien rodzaj oparcia, bezpieczeństwa, takiego zaufania do świata, że w sumie może być dobrze. Nie? I tak jakby możemy wchodzić w takie relacje, dopóki tak jakoś sobie nie uprzytomnimy na przykład, że nauk jest często silniejszy niż relacja dla wielu ludzi. Po prostu, że ktoś wybiera relację ze swoim uzależnieniem i nie ma na to bata, tak? Że nie skończy się to happy endem, że niestety nie wszystko kończy się happy endem. I ludzie mają swoją wolność i mogą wybrać swoją destrukcję i swój intymny związek z alkoholem i niestety nic na to nie poradzisz, tak? Ale twoja bezsilność, uznanie twojej bezsilności nie czyni cię ubezwłasnowolnioną, tak? Bardzo często właśnie przyjęcie, opłakanie tej swojej historii, przyjęcie swojej bezsilności otwiera ci w ogóle nowe wrota mocy. Masz tendencję, by widzieć bezbronnych, potrzebujących partnerów naokoło, tak? I być naokoło, i być może też w taki sposób wybrałaś podświadomie swojego. A ważne jest, żebyś zobaczyła właśnie w swoim wewnętrznym dziecku tą bezbronność i potrzebę, w swoją własną biedę z nędzą, tak? I żebyś zwróciła uwagę, że opiekujesz się często innymi zastępczo i wcale nie jest to takie bezinteresowne, bo tak naprawdę to byś bardzo chciała, żeby ktoś ci się odwzajemnił, żeby ktoś dał ci dokładnie to samo, ponieważ tobie tego zawsze brakowało i to jest jakiś taki twój pomysł. Możesz też wyobrażać sobie siebie jako dziecko. To robię często w terapii, że zapraszam ludzi do brania swoich zdjęć, żeby spotkać się tak emocjonalnie z tym dzieckiem. Możesz też to robić w trakcie tej bajki, którą za chwilkę wam przeczytam. Tak, oczywiście uważaj na siebie. Jeżeli poczujesz za duży napływ uczuć, przerwij, dawkuj, miareczkuj, nie rób tego wszystkiego naraz, tak, ostrożnie. No i użyj całej swojej czułości, jaką masz wobec innych, żeby użyć tego wobec twojego wewnętrznego dziecka. Wiecie, możesz to nazwać inaczej po swojemu. Jak nie pasuje ci twoje wewnętrzne dziecko, możesz po prostu nazwać to, nie wiem, swoją częścią emocjonalną, swoim młodszym ja, swoją kobiecością, emocjonalnością, jakkolwiek. Gdzieś ostatnio przeczytałam taki negatywny komentarz co do metafory wewnętrznego dziecka, że to tak infantylizuje dorosłych ludzi. Nie mam w ogóle takiej intencji infantylizować, tak? Ale jeżeli ty czujesz, że to ci nie pasuje, poszukaj swojego określenia. Tak? Twoje dziecko jest zaklęte w przeszłości i może nie mieć dobrego kontaktu z rzeczywistością.
ono potrzebuje przewodnika i potrzebuje też wiedzieć, ile ty masz lat, że jesteś już dorosła i że masz dużo większe możliwości niż kiedyś. Często nie jesteś w stanie być jeszcze sama dla siebie przewodniczką, taką czułą przewodniczką, jak pisze Natalia de Barbaro, więc dlatego możesz właśnie potrzebować terapeuty, coacha czasami, nie wiem, tak? Czasami kogoś po prostu bliskiego i mądrego. Niech twoje wewnętrzne dziecko dowie się, że jesteś dorosła i masz dużo większe możliwości niż kiedyś. Teraz już możesz zacząć żegnać się z wczesnodziecięcymi misjami i zacząć żyć swoim prawdziwym życiem. Możesz co prawda nie wiedzieć, co to jest swoje, prawdziwe i życie, za to już dziś możesz obrać nowy kierunek, by się tego dowiedzieć i zacząć odzyskiwać siebie. I tego ci bardzo serdecznie życzę, moja droga. Tak, zbieraj takie małe kroczki, małe okruszki, tak jak dzisiejszy ten webinar, który mam nadzieję, że coś ważnego dla ciebie wniósł. I tak, i dużo, dużo cierpliwości, bo takie odzyskiwanie siebie, ja lubię bardzo to określenie, właśnie tak się nazywa też moja darmowa grupa Odzyskaj siebie, to jest proces. To jest proces, to się w ogóle nigdy nie wydarzy jakoś specjalnie szybko. I właściwie tyle miałam do powiedzenia, jeśli chodzi o treści takie merytoryczne. Teraz jeszcze chcę Was zaprosić do mojej zamkniętej grupy. Potem kilka polecajek literatury, jakichś telefonów zaufania, takich rzeczy i na koniec bajka. Więc zakładam, że może teraz ktoś będzie się chciał już pożegnać, bo ta część merytoryczna jest skończona, więc swobodnie możecie już sobie udać się do swoich spraw. Teraz będę właśnie już kończyć, tak, ale jeszcze ta bajeczka na koniec. Jeszcze popatrzę tutaj na wasze komentarze. Pani Paulina, spotkanie się ze swoją własną bezradnością, najtrudniejsze dla mnie doświadczenie, podobnie jak zgoda na to, że są na tym świecie źli ludzie, prawda? Prawda, jakie to jest trudne, jedno i drugie, niesamowicie, i każda kobieta musi się w końcu tego dowiedzieć. Każdy człowiek w zasadzie, że tak, że i zarówno są drapieżnicy, ale też, że tak, my nie jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować, tak, trzeba się pogodzić ze swoją bezradnością. Dobrze jest napisać list do rodzica, niekoniecznie trzeba go wysyłać, to uwalnia stłumione emocje. Oj, zdecydowanie. Podstawowe, jedno z moich podstawowych narzędzi terapeutycznych. Pani Justyna napisze, kiedyś myślałam, że nie zasługuję na ratowanie samej siebie, swojego wewnętrznego dziecka. A mam nadzieję, pani Justyno, że już pani czuje, że zasługuje. A pani Anna... Dokładnie tak zrobiłam. Intuicyjnie zapisałam się na kurs samoobrony w najtrudniejszym dla mnie psychicznym czasie. Zdecydowanie muszę popracować nad głosem cichym i niesłyszalnym. Świetny pomysł. Okej, nie przedłużając. Zapraszam Was do mojej grupy. Zapraszam Was do mojej grupy zamkniętej i płatnej. Trzeciej edycji, słuchajcie, właśnie teraz druga edycja się kończy, jak ktoś jest tutaj z mojej drugiej albo z pierwszej edycji, znaczy już wiem, kto jest z pierwszej tutaj, możecie się przyznać, albo z drugiej, to możecie też napisać coś ku zachęcie, jeśli chcecie, innych osób. Zapraszam do trzeciej, ostatniej tej edycji już grupy, słuchajcie, podkreślam, to jest ostatnia edycja, ponieważ ja mam już inne plany na przyszły rok i być może przerobię tą grupę na kurs online, jeszcze się zastanawiam, jak chcę to zrobić, natomiast w tej formule grupy 12-tygodniowej, 3-miesięcznej będzie to ostatni raz. Zaczynamy w styczniu 2022, więc to jest dobry czas, żeby sobie rozpocząć coś nowego w swoim życiu, być może zacząć właśnie tak z przytupem. Mam jeszcze tylko 6 miejsc, bo grupa jest na 12 osób. Prowadzę rozmowy kwalifikujące każdego, przepytuję, zanim się dołączy do grupy, tak, żeby sprawdzić zarówno, czy ty potrzebujesz takiej grupy, czy to jest dobry pomysł oraz czy nie istnieją jakieś przeciwwskazania, żeby nam wszystko dobrze poszło. Wypadałoby, żebym jakiegoś linka wam podesłała tej grupy. Zapomniałam sobie tego ustawić. Ojku.
Dobra, zaraz mi się załaduje. Więc zapraszam Was na rozmowy kwalifikacyjne najpierw, czyli jak mam teraz, podeślę tego linka, już go szukam, to nie zapisujecie się jeszcze na grupę, także nawet jeżeli ktoś miałby już taką decyzję, tylko najpierw się spotkamy na Skype'ie, porozmawiamy 20 minut mniej więcej i potem podejmiemy decyzję. Więc ten zapis, który Wam teraz wysyłam na grupę, on jest dopiero na rozmowę. Jeszcze nie na całą grupę, ale tutaj w nim można sobie wszystko przeczytać, wszystkie najważniejsze informacje. I tak, cele tej grupy, która trwa właśnie 3 miesiące, od stycznia do marca mniej więcej, to pogłębienie kontaktu ze sobą, rozpoznanie i uznanie swoich krzywd w związku z biografią DDA-DDD, bo to jest właśnie grupa rozwojowa dla osób DDA-DDD. Tam współuzależnione kobiety, osoby też bywają, czy z takimi tendencjami, natomiast tutaj też szczególnie się przyglądamy swojej historii, tak? I ważne, to jest grupa rozwojowa, nie terapeutyczna, więc jest bardziej warsztatowa. Ona Was doedukuje, też da wam poczucie takiego odwstydzenia, antyizolacji, tak? Bo jesteśmy właśnie i energia płynie i ode mnie, i z grupy. Na tej grupie redukujemy toksyczny wstyd, jakkolwiek to śmiesznie może brzmi, ale sama grupa w sobie taki efekt daje. Rozstajemy się z brzemieniem życia w dysfunkcyjnej rodzinie, pomalutku, tak, jakimś małym kroczkiem. Ćwiczymy też umiejętności intrainterpersonalne, takie jak asertywne stawianie granic czy samoregulacja. Zaprzyjaźniamy się ze sobą, z samymi sobą właśnie, ze swoim wewnętrznym dzieckiem i też przygotowujemy się do pogłębionej pracy psychoterapeutycznej. To jest taka grupa bardzo dobra dla ludzi na start. Tak ją obmyślałam, że ona jest taki pakiet starter po prostu dla osób DDA-DDD, które jeszcze nie wiedzą od czego zacząć, a na przykład już zaczęły sobie terapię indywidualną, a chcą to połączyć z grupą. To jest idealne połączenie, tak, żeby mieć grupę i terapię indywidualną. Jak coś się w terapii nam wyłoni, można to jak w grupie coś się pojawi bardziej emocjonującego, można to przepracowywać dalej też indywidualnie, tak? To jest taka bardzo dobra, też symboliczna taka matryca, że jest taki rodzic jeden, który się skupia tylko na tobie i grupa, w której dzielisz swoje doświadczenia z ludźmi, którzy mają podobną historię. Poszczególne tematy, jak wyglądają, słuchajcie, ja tam sobie mieszam, szatkuję, dodaję, coś tam zmieniam, ale mniej więcej taki jest szkielet. Po pierwsze, jestem DDA-DDD, czyli kim? Diagnoza, charakterystyka, cechy, rozpoznanie problemów. Schematyczne tendencje u DDA-DDD, rozpoznajemy to wszystko. Właśnie, tak jak wspomniałam, niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa i co z tego wynika dla nas dzisiaj, w naszym dorosłym życiu. Oglądamy sobie kształty relacji w dzieciństwie, jak one na Was wpłynęły, jak ukształtowały dorosłe życie. Tak, to jest taki specjalny czas na analizę tego wszystkiego. Nazywamy krzywdy po imieniu. Tak, to jest taki ważny temat, który często zachęca ludzi też, żeby pójść na terapię, albo no, na ogół ludzie na tej grupie już są w jakiejś terapii. Potem oglądamy konsekwencje krzywd, na przykład toksyczny wstyd, jak się od niego oddzielić. Też toksyczny wstyd, ten webinar jest... Toksyczny wstyd, mam ten taki webinar też na YouTubie, też możecie sobie tam zerknąć. Dalej. Moje wewnętrzne dziecko, gdzie się schowało, to właśnie jest taki jeden cały temat poświęcony właśnie temu, czym dzisiaj się zajmowaliśmy. Sekundkę zawiesiłam. Nieodpowiedzialność za siebie, nadodpowiedzialność za innych, współuzależnienie, czyli ten dzisiejszy wątek jeszcze rozszerzamy, niekochanie siebie, jak stać się dla siebie oparciem, samoregulacja, czyli jak wziąć odpowiedzialność za swoje uczucia, brak asertywności, rozwijanie gotowości do ustawiania granic i odzyskuje siebie, staje na własnych nogach, ustalanie nowych celów w oparciu o tożsamość DDA i DDD. Zaczynamy konkrety. Zaczynamy 6 stycznia, kończymy 24 marca, będą czwartki od 18 do 21 z przerwą. Spotkania będą online za pośrednictwem Zoom. Tak jak mówiłam, 12 maksymalnie osób zapraszam do tej współpracy. I dodatkowo zostanie założona osobna grupa, tak jak dla każdej edycji, tylko dla uczestników grupy, w której będą oni mogli dzielić się swoimi odkryciami, przemyśleniami, także wzajemnym wsparciem.
Co tydzień będzie nowe ćwiczenie do wykonania, podzielenia się wynikami na grupie na Facebooku. Dostęp też jest do 7 medytacji, relaksacji ku wzbogaceniu umiejętności samouspokajania się. I ważne, ta grupa nigdy nie zastąpi psychoterapii. Nie będziemy w trakcie niej przepracowywać głęboko zakorzenionych schematów osobowościowych, bo to nie jest terapeutyczna grupa, głęboka ani tak długa. Grupę poprzedza spotkanie kwalifikujące, które umawiamy indywidualnie, ona trwa 20 minut, kosztuje 50 zł i ta rozmowa nie jest jednoznaczna z przyjęciem do grupy, pamiętajcie o tym. Tak? Czasami uznajemy wspólnie z osobą, że no na przykład lepiej od razu zacząć od terapii, załóżmy, albo ja rekomenduję jeszcze coś innego. Koszt jednej godziny takich warsztatów to jest 40 zł, jednego 3-godzinnego spotkania 120 zł, całego cyklu 1490 zł. Istnieje możliwość płatności w 3 ratach. Tak możemy się porozumieć, tak jak potrzebujesz tego. Dla osób, które zapłacą za taką za całość z góry, jest przewidziany taki bonus, dodatkowa 50-minutowa konsultacja indywidualna ze mną po zakończeniu grupy, w której daję albo informacje zwrotne, albo rozmawiamy tak o tym, czego po prostu potrzebujesz, co się wydarzyło w trakcie grupy, to jest też dostępne. Jeszcze raz tutaj podlinkowuję, jeżeli się nad tym zastanawiasz, potrzebujesz sobie przemyśleć, to tutaj proszę dla Ciebie link, i możesz się na taką niezobowiązującą jeszcze rozmowę zapisać, odpiszę Ci jak najszybciej i ustalimy sobie godzinę spotkania. Jeżeli ktoś nie potrzebuje takiej współpracy 3-miesięcznej albo cokolwiek innego, ale chce być ze mną w kontakcie, z innymi kobietami w kontakcie, to zapraszam też do grupy bezpłatnej na Facebooku, która się nazywa Odzyskać Siebie, grupa wsparcia dla kobiet DDA, DDD. Jak tak wpiszecie właśnie w ten sposób, to przyjmę Was do tej grupy. Tam ludzie wymieniają się swoimi doświadczeniami, coś sobie komentują nawzajem w swoich historiach. Z mojej strony tam są wszystkie moje prezentacje do wszystkich webinarów, których dotychczas nagrałam, jest tego całkiem już sporo, nazbierałam. Mam ten plan, żeby pojawiać się częściej, odpowiadać też w formie króciutkich takich live'ów na Wasze pytania. Jeszcze zastanawiam się, jak to zrobić, kiedy i tak dalej. Więc bądźmy bliżej ze sobą, tak, kobiety. Więc tutaj zapraszam. Tutaj jest przydatna literatura w tym temacie. Znalazłam taką kartkę, którą często daję w gabinecie po prostu do dyspozycji literatury, z której warto skorzystać. Wiem, że to słabo teraz widać, ale jak będzie zapisany ten live na YouTubie, zatrzymacie sobie w tym miejscu tą prezentację i sobie możecie spisać jakieś książki, zobaczyć. Pani Joanna pyta, czy można prosić o nazwę tej grupy jeszcze raz? Tak, to jest grupa Odzyskać Siebie. Teraz Wam dam może linka też do tej grupy. Ale może ktoś to zrobi szybciej niż ja i wpiszę po prostu Odzyskać Siebie, ale zaraz może mi się uda. Jest Odzyskać Siebie. Proszę bardzo. Joanno, i też możecie przy okazji polubić mój fanpage Julia Kawalec, psychoterapia integracyjna, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żebyście też byli na bieżąco z tymi moimi webinarami i różną aktywnością. Zapraszam. I co? Tak, literatura powiedziałam, więc sobie tutaj potem rozszerzycie, a przy okazji może ja się jeszcze, ja Wam pokażę to, co mam tutaj akurat przy sobie. No to właśnie, oczywiście polecam tą biegnącą z wilkami, to raz, takie bardziej metaforyczne to jest i właśnie o baśniach. Polecam Koniec współzależnienia Melodii Beattie, to jest w ogóle dobre na start, żeby to sobie przeczytać, to zawsze polecam jako starter. Druga część tego Końca współzależnienia to druga część Melodii Beattie, Przewodnik dla nowego pokolenia z kolei, kontynuacja tego właśnie bestselleru. Polecam bardzo niezmiennie Kobiety kochające za bardzo, czy Kobiety, które kochają za bardzo, Robin Norwood. I polecam Toksyczne namiętności Susan Forward. Te mam PDF-y, dlatego tutaj nie pokazuję Wam. I jeszcze mam coś dla Was fajnego. Może fajne to nie jest dobre słowo, ale chcę Ci powiedzieć, wiesz, moja droga, jeżeli wiesz, nie stać Cię może w tym momencie na terapię, czy na grupę, czy jakkolwiek, sytuacja finansowa jest kiepska, nie wiem, albo cokolwiek, pamiętaj, nie bądź sama, zawsze jest ktoś, kto chce Ci pomóc.
Tutaj jest dla Ciebie lista telefonów zaufania, nawet może to powiększę, tak, albo możesz sobie rozszerzyć ekran później. Wielu telefonów zaufania darmowych albo bardzo tanich, tak, od Twojego operatora. Zawsze jest ktoś, kto chce Ci pomóc, pamiętaj. Zwróć szczególnie tutaj uwagę na numer do Centrów Praw Kobiet. Jeżeli pojawia się jakaś właśnie przemoc w rodzinie, czy cokolwiek, czegokolwiek potrzebujesz, też są pomocy, porady prawne, tak, niektóre telefony działają całą dobę, wiesz, nawet jak będziesz miała w nocy jakiś kryzys, tak, czy wieczorem, po prostu wiedz, że mnóstwo ludzi jest gotowych do pomocy, tak, i niepotrzebne są do tego fundusze, jeśli takich teraz nie ma. Więc to też tutaj zostanie, nie musicie teraz sobie tego przepisywać. Polecam Ci też, moja droga, dołączenie do Al-Anona, czyli takiego odpowiednika AA, jak Wspólnot Anonimowych Alkoholików. To jest też coś jak Al-Anon, czyli dla kobiet współuzależnionych, dla rodzin. Są też Alatiny dla młodzieży, dla dzieci. A tutaj Ci zapisałam ich logo ze strony i stronę podlinkowałam. Tak, możecie sobie to sprawdzić też później, poszukać w swoich okolicach jakiejś grupy wsparcia kobiet, które przeżywają podobne historie. Tak? Najważniejsze, żeby mieć jakieś właśnie, żeby nie siedzieć w tym śmierdzącym pokoju, tylko zaczerpnąć świeżego powietrza, zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz, jak inni ludzie przetwarzają podobne doświadczenia do ciebie, odwstydzić to, zrzucić z siebie poczucie winy też, tak, zrozumieć właśnie, tak, z czego to się wszystko wzięło. Ach, jeszcze moja droga, ostatnia, czy przedostatnia, już nie wiem, ile ja tutaj nawrzucałam, ale słuchaj, ostatni webinar z mojego cyklu i w tym roku, prawdopodobnie, chyba że mnie coś jeszcze najdzie na grudzień, ale już raczej nie. To jest w przyszłym tygodniu ostatni webinar z tego cyklu o współuzależnieniach, do którego zaprosiłam ponownie Dorotę Dudkiewicz, którą znacie z webinaru sprzed dwóch poprzednich webinarów. Dorota jest terapeutką uzależnień, współuzależnień, psychoterapeutką, również tak jak ja. Pracuje w ośrodku Mediol, o którym Wam opowiadałyśmy, i spotykamy się jeszcze raz, tym razem w temacie współuzależnienia, który to temat Dorocie też jest bardzo, bardzo bliski. Będziemy sobie rozmawiać dokładnie za tydzień o godzinie 20. Tak, bądźcie z nami i w ten sposób zakończam mój cykl o współuzależnieniach i też webinary przynajmniej na ten rok. Także zachęcam, bądźmy jeszcze razem. Aha, dobrze, i to już był ostatni slajd, jeśli chodzi o takie jakieś polecenia czy cokolwiek. Możecie też mi dać znać, słuchajcie, bo Was jeszcze jest tutaj całkiem sporo, ponad 100 osób, możecie mi dać znać, jak Wam się ten webinar podobał, czy skorzystaliście, co było ważne, jakieś uwagi, tak? To jest dla mnie bardzo cenny feedback, zawsze to czytam sobie, analizuję, doładowuję się i jakkolwiek, więc zostawcie mnie jako, nie zostawiajcie mnie bez informacji zwrotnej, tak? Jeżeli coś Wami poruszyło. Patrzę tutaj. A czy może Pani wrzucić tę literaturę na grupę na Facebooku? Niech mi Pani przypomni o tym. Najlepiej w wiadomości prywatnej na Facebooku. Tak, jak macie jakieś takie zapotrzebowanie, bo ja potem to zapomnę, więc możecie mi napisać to na wiadomości prywatnej. Czy grupa rozwojowa jest tylko dla kobiet? Nie, grupa rozwojowa, jeśli ta moja zamknięta, płatna, ta ścisła współpraca, ona jest i dla kobiet, i dla mężczyzn. Teraz właśnie jeden pan się zgłosił ostatnio, tylko ta facebookowa, darmowa jest dla kobiet tylko. Dobrze. Okej, słuchajcie, dobra. Możecie tak jeszcze coś tutaj napisać, tak, a propos webinara, a tymczasem ja przeczytam Wam fragment tej dziewczynki zza zasłony. To jest w ogóle napisana książka pod pseudonimem Stella Veritas Amare, tak, czyli Gwiazda. Bardzo poruszająca książka. Myślę, że niesamowicie można się w niej odnaleźć, w tych wszystkich schematach rozłączenia, opuszczenia. Naprawdę
bardzo polecam, żeby sobie to nawet kupić, tak? Ona jest dosyć smutna i poruszająca i ten fragment, który ja przeczytam, też on nie będzie, on będzie raczej dosyć smutny, więc można się nastawić na takie dotknięcie być może jakiejś swojej czułej struny, więc teraz proszę, żebyście byli, poczuli się uprzedzeni i jeżeli nie chcecie sobie dotykać tej struny, to nie słuchajcie tej bajki, tak? To nie ma sensu. Tak? To jest na czułą, wrażliwą strunę o tak, takiej. To jest książka napisana oczywiście przez osobę dorosłą, ale z perspektywy dziecka, taki zapis właśnie doświadczeń, bardzo autentyczny, taki czuły, wrażliwy, więc poruszający. Więc dla chętnych, dlatego na koniec to zostawiłam. Okej. Okay. Tak, możecie sobie teraz usiąść wygodnie, tak, żeby się tak wsłuchać, zagłębić w to. Odetchnąć sobie chwilkę głębiej. Gdzieś tam odsunąć te notatki, tak, teraz posłuchamy. I zaczynam. To jest z 7 rozdziału, który ma tytuł Matka. Sięgam mamie do bioder, rękami oplatam jej nogę, tak mocno, że traci równowagę. Odsuwa mnie, odrywa od siebie. Zostaję, czekam, boli. Ręka, którą ścisnęła, za mocno, ale najbardziej serce. Dziś mnie często odtrąca, gdy nie potrafię się oderwać od jej bliskości. Jestem nienasycona. Obraziła się? Co ją zabolało? Nie chciałam jej zranić. Nie wiem, jak powiedzieć, więc chciałam pokazać, jesteś moim światem. Jesteś tą, której nadal wierzę, choćby mnie oszukała. Wierzę absolutnie. Kolejne odepchnięcie, po którym przestaję próbować. Czuję się winna. Czuję się tak, jakbym przeszkadzała jej żyć. Boję się do niej podejść, dotknąć, wycofuję się. Tworzy się dystans. I tylko oczami proszę ją o przytulenie, spojrzenie błagającym o bliskość. Czekam na jej zaproszenie. Zbliżam się, gdy dostaję pozwolenie. Gdy zawoła, gdy poprosi, bym podeszła. Zaprasza, byśmy z bratem usiedli koło niej, otwiera Biblię dla dzieci i czyta. Chwila, gdy jesteśmy razem, to jest ten moment, gdy skradam się powoli po brzegu łóżka i niepostrzeżenie kładę głowę blisko jej kolan. Słucham uważnie, czuję jej zapach, opieram głowę o jej kolana. Jest dobrze. Czyta historię Mojżesza. Matka wkłada go do koszyka, kładzie na wodzie, wypuszcza. On odpływa. Wszystko widzę, całą tę scenę. Mama pokazuje obrazki. Dokładnie się im przyglądam. Zanim zobaczyłam obraz, widziałam go w swojej wyobraźni. Brzeg rzeki, wysokie trawy, zarośla. Kobieta w czerwonej sukience i dziecko w wiklinowej łódce, okryte zielonym kocykiem. Patrzy na mamę, ona spogląda przed siebie, jakby chciała wypatrzeć jego przyszłość. Każdy rozdział jest zakończony pytaniami. Rywalizujemy z bratem, kto dziś pierwszy będzie znał odpowiedź. Dlaczego mama umieściła syna w koszyku? Na kogo wyrośnie ten chłopczyk z koszyka? Mój brat wyrywa się do odpowiedzi, a ja czuję, że ta historia jest o mnie. Dlaczego mama mnie zostawiła? Na kogo wyrośnie dziewczynka zza zasłony? Mama ponownie czyta fragmenty, które odpowiadają na zadane pytania. Zagrażało mu niebezpieczeństwo. Ktoś chciał go zabić. Bóg go ocalił, by później powierzyć mu misję ratowania ludzi. Leżę głową wtulona w mamę. Chcę, by owinęła mnie w kocyk i przytuliła. By mnie dotknęła w taki sposób, jak teraz dotyka książki. By mnie podtrzymała. Zamyka Biblię. Odkłada. Muszę zdjąć głowę z jej kolan. Dziś wystarczy historii, mówi. Mnie ta jedna historia wystarczy na całe życie.
Mama jest daleko ode mnie. Tracę ją z oczu, tak jak chłopiec z opowieści stracił z oczu swoją matkę. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Nie radzę sobie. Nikt mnie nie przytula, nie bierze na ręce, na kolana, sama. W brzuchu mamy, w łóżeczku, u babci, w przedszkolu, w domu, z myślami, z uczuciami, za zasłoną. Nie wierzę w obecność poza zasłoną. Nie wierzą, bo na zewnątrz spotykam odrzucenie. Mama mówi często do mnie, nie bądź taka przewrażliwiona. Jest mi ciężko, nie do wytrzymania. W agonii, w separacji z życiem. Nie umiem znaleźć sposobu, by to zmienić. By się uniewrażliwić na czyjeś życzenie. Świat za zasłoną to jedyne miejsce, gdzie mnie nie boli tak bardzo. Dostaję prezent od babci. Przysyła paczkę. Mały kocyk. Kładę go na łóżku i nie mogę doczekać się nocy, gdy się na nim położę i wtulę się w babcię, za którą bardzo tęsknię. Czasem tak bardzo, że chciałabym do niej wrócić. Powrót do mamy mnie zaskoczył. Potwierdził myśl, która od zawsze jest we mnie. Nikt mnie nie chce, ze mną nie da się żyć. Mama wyszła do pokoju i zobaczyła koc leżący na łóżku. Zdjęła go, mówiąc, że to kocyk pod nogi i należy go położyć na podłodze. Babcia chciała, bym wstając rano czuła ciepło pod stopami. Robię tak, jak każe mama. Tej nocy znów przytulę się do siebie. Zasypiam tylko wtedy, gdy coś dotyka moich pleców. Gdy wiem, że nie ma za mną pustki, że jest oparcie. Wsuwam się pod koc, zawijam się w niego, podsuwam do ściany, dotyk, zasypiam. Jeszcze jeden fragment, dalszy. Oto rozdział, który się nazywa Cicho. Moja zasłona, bo to dziewczynka z zasłony, która się ukryła. Moja zasłona. Czy ona jest złudzeniem, czy istnieje naprawdę? Nie ma dla mnie nic pewnego poza nią. Choć mam wrażenie, że tylko ja ją dostrzegam. Nie wiem, co jest pewne. Kryjąc się, nie ożywam wystarczająco, by wyjść. Uchylając zasłonę, nie wiem, jak żyć. Gdzie jest schronienie? Po której stronie jest prawda? Na zewnątrz chwieję się, dlatego często kryję się w jej przytulenie. Jakbym chciała się w nią opleść na zawsze. Wracam do niej, jak się wraca do domu, z dalekiej, samotnej podróży. Obiecuję, że już nie wyjdę daleko, choć za każdym razem pragnę dalej. Wystawienie stopy za zasłony to dziś dla mnie wyzwanie. Pokazanie siebie całej, za trudne. Czy kiedykolwiek będzie możliwe? Czy kiedyś się stanie? Nigdy się z nią nie rozstałam. I choć odebrano mi ciepły parapet i zaokienne słońce, wiem, że to nie ona powiedziała żegnaj. Zostałyśmy rozdzielone, ja i moja zasłona. To jej pierwszej potrafiłam spojrzeć w oczy, choć żadne mnie w życiu nie wypatrywały. Aż wreszcie zaczęła się wcielać w to wszystko, co mogło zastąpić. Jej bliskość bez pytania, jej bezpieczny dotyk, jej ciepło kojące drżenie. I chcenie mnie, nic więcej. Nikt mnie nie zaprosił do życia i nikt nie wskazał wolnego miejsca przygotowanego dla mnie. Weszłam w czyjś krajobraz jak dodatkowy puzzel w układance. Nie zmieściłam się. Pojawiłam się bez ich zgody i gotowości na przyjęcie. Mieli już zapełniony swój krajobraz życia. Każdego dnia pytam ich o zgodę. Czy mogę żyć, czy się zmieszczą? Ja, nieoswojona z życiem, nie wiem, po której stronie zasłony ono się znajduje. Pojawiła się ona, jak pojawiają się pierwsze promienie wiosennego słońca, by roztopić lód zimy. Ochrona mojego niedostosowania. Im częściej wychodzę zza zasłony, tym bardziej nie pasuję. Mama zwraca się do mnie króliczku. Zapomina, że nie lubię, jak mnie tak nazywa. Dzisiaj powiedziałam, że nie jestem króliczkiem. Kim jestem? Babcia nauczyła mnie pierwszych modlitw. Mama co niedziela bierze do kościoła. Mam kochać Boga i być grzeczna. Tak mnie uczą. Bądź cicho. Cicho boską spełniać wolę. Cicho bliźnim ulżyć dolę. Cicho kochaj ludzi, Boga. Cicho, oto święta droga. Cicho ze swymi dzielić radości. Cicho wszystkim czynić zadość. Cicho innym błędy znosić. Cicho życzyć, błagać, prosić. Cicho zrzec się ofiarować. Cicho ból swój w sercu chować.
Cicho jęki w niebo wznosić, cicho skrycie łzą się rosić. Cicho, kiedy ludzie męczą, cicho, gdy pokusy dręczą. Cicho zmianę życia znieść, cicho krzyż z Jezusem nieść. Tego wiersza uczę się szybko. Uczę się, jak nie przeszkadzać innym swoją obecnością. Jak być cicho, jak uciszyć swój ból, jak w ciszy ukryć wszystko, od teraz w moim depozycie milczenie. Kropka. Starczy. I co wy na to? Pani tu napisała, jak słucham tej książki, to zastanawiam się, dlaczego to się opisał moje życie. No to warto, żeby pani sobie tą książkę w całości przeczytała. Ona jest bardzo krótka, bo ona ma takie jakby wierszyki. Jest bardzo emocjonalna, taka, tak, myślę, że bardzo można się w niej odnaleźć, bardzo można poczuć swoje wewnętrzne dziecko i bardzo też można na przykład się zbuntować, mówiąc, jakie cicho, nie będę cicho, tak? Nie będę jęczyć w cichości. Chcę dać głos mojemu wewnętrznemu dziecku, które tak schowało się za zasłoną jakąś. Ona tutaj tak opisuje jakiś swój taki mechanizm obronny, jakiegoś chowania się może, tak, jakiegoś odłączania się właśnie od swoich uczuć, tak, żeby sobie jakoś z tym poradzić. Tak. Na początku jest taka historia o tym właśnie, jak tam ją mama zostawiła na 9 miesięcy, gdzieś właśnie pojechała za pracą. To nie było jakieś takie porzucenie, wiecie, na zawsze. Mama wróciła, ale była dziewczynka na tyle mała, że przeżyła to bardzo, bardzo mocno. Myślę, że wiele z was może się utożsamić z tą historią, odnaleźć w niej siebie, poczuć swoje wewnętrzne dziecko, poczuć różne uczucia, zobaczyć tak, że nie jesteście w ogóle w tym same, tak? Że to jest bardzo powszechna historia, jakieś zasłony, jakieś uczuć i właśnie niekoniecznie tak mogło być to coś dramatycznego, mógł być to właśnie tak jak w tej książce, tutaj wyjazd rodzica, chociaż tam są oczywiście jeszcze inne jakieś wątki, jeszcze jakiś właśnie też alkoholizm ojca. No, więc bardzo serdecznie wam polecam, jeżeli was to jakoś poruszyło, zainspirowało, żeby sobie tą książeczkę kupić czy przeczytać. Okej, dobrze, kochani, to ja jeszcze sobie tylko się nagrodzę waszymi pięknymi komentarzami, żeby się tutaj ucieszyć na koniec i będziemy kończyć. Bardzo dziękuję pani Julio, coraz więcej rozumiem, chodzę na terapię od października, a pani webinary to bezcenna wiedza dla mnie. Czuję, że pani chce naprawdę pomóc osobom DDA, DDD, czyli mnie. Bardzo pani dziękuję pani Gosiu, ja już rozpoznaję panią rzeczywiście po pani komentarzach. Pani Paulino, bardzo dziękuję za ten webinar i jak i za każdy jeden poprzedni, od poszerzania świadomości się zaczyna, bo ciężko naprawić coś w sobie, jeśli się nawet nie ma świadomości, że coś może być nie tak. Jasne, dzięki. Bardzo dziękuję za tyle wrażliwości oraz empatii. Da się to odczuć w przekazywanej dziś wiedzy. Życzę, aby to wszystko przyszło do ciebie, Julia, w nadmiarze. O, bardzo dziękuję. To się przyda. I jeszcze końcówka i na podstawie dziecięcych przeżyć w taki sposób interpretujemy dorosłość. Dużo dobra. Bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję. O, i jeszcze jeden. Bardzo dziękuję, ogrom wiedzy, choć ja dopiero zaczęłam terapię. To powodzenie pani Kasiu. Kończę. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam za tydzień na ostatni webinar z tego cyklu. Zapraszam do bezpłatnej grupy na Facebooku Odzyskać Siebie. Zapraszam do płatnej grupy 6 osób. Jeżeli ktoś czuje, że chce współpracować ściślej, zapraszam do siebie. I cóż, i dobrej nocy, utulenia, ukojenia waszych wewnętrznych dzieci. Tak, dobrej pracy nad sobą dalszej. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dobranoc.